Gdzie live? 19:31. Człowiek się minutę nie może spóźnić, ponieważ od razu już będziecie pisać, gdzie live. Rozumiem, ale ludzie, ja też mam życie i czasem mam problemy. Dzisiaj OBS zepsuł mi się w trzech miejscach, 3 razy mi się zepsuł. I mało brakło, bym musiał przełożyć tego live'a, więc naprawdę spokojnie. Jak ja się spóźniam, to nie dlatego, że mam was gdzieś, tylko dlatego, że jest jakiś problem. Zanim sobie wystartujemy, to oczywiście witam was bardzo serdecznie. Jesteśmy sobie na kolonii. Kolonia dzisiaj wyszła. Patrzcie, te piękne domki. Ale jest, moi drodzy, mały problem. Czekamy tutaj, żebyśmy mogli zacząć grać tak naprawdę na multiplayerze. Problem polega na tym, że dom na farmie tutaj nie chce się zaktualizować. Czekajcie, jak stąd wyjść w ogóle? Siema, siema, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Wyjdę sobie, wiecie co, przed dom na razie. O, chodźcie. Kurde, ale tu jest tych drzwi. Naprawdę jestem pod wrażeniem, genialny modzik. Dobra, jestem na farmie. Tu mam jakiegoś New Hollanda starego, a tu mam 2 traktory, jednym z nich dzisiaj będę sobie spokojnie pracował. Za chwileczkę wam o tym wszystkim oczywiście będę opowiadał. Wszystkie mody, które dzisiaj będę wykorzystywał, są międzyplatformowe i uwaga, są z Mod Huba. Także bez kłopotu każdy z was będzie mógł dołączyć, z tą różnicą, że dzisiaj gramy na 6 osób. Dlatego, że jest to zupełnie nowa seria, zaraz wam tu opowiem w ogóle, o co mi chodzi, dlaczego będzie tych osób mniej, ale za to będzie ciekawiej. Dobra, muszę poinformować Discorda, że już sobie tutaj zaczynamy tego live'a, bo oczywiście jest problem. No, będę jeszcze zerkał, wiecie co, na czat, bo na razie nikt do mnie nie może wbić. Nie wiem zupełnie dlaczego, za chwileczkę się okaże. Widzę, że ludzie dopiero pobierają mody, więc okej, dobra, czekamy w takim razie. Tak, dawaj hasło, wiesz co, jak ja ci powiem dawaj hasło, to co najwyżej to możesz dostać bana ode mnie za robienie czegoś takiego. Ja wiem, co mam robić, więc spokojnie. To jest zupełnie nowa seria, Riot robi live. No jasne, że Riot robi live'a, robi go chyba już od 5 godzin. Riota pozdrawiam serdecznie. Natomiast ja pomyślałem sobie, że dzisiaj zrobię sobie po prostu tutaj fajną serię. Coś takiego sobie tutaj porobię. To trzeba zresetować farminga. Ale po co mam wyresetować farminga? Po co mam resetować farminga właśnie? Ludzie, przeczytajcie opis, zanim zadajecie pytania, dlatego że na większość pytań odpowiedź jest już w opisie. Dobra. W sumie to się wiele nie spóźniłeś. Co dzisiaj będziemy robić? Ja sobie, wiecie co, pojadę zaraz traktorkiem na farmę, ponieważ to będzie seria z wykorzystaniem starszych maszyn, będzie to seria z wykorzystaniem też tego, co mamy w farmingu, żeby tych modów nie było nie wiadomo ile, żeby każdy z was mógł dołączyć. Idę sobie kupić zwykłą, najzwyklejszą w świecie kosiarkę. Będą te kosiarki 2, także ja już sobie idę kupić i wezmę tego Zetora. Zrobiłem sobie Zetora w kolorze zielonym. To jest Zetor 7745, a tam stoi sobie taki starszy Fiat. Bardzo fajny model, będziemy się nim dzisiaj troszeczkę bawić. Natomiast ja idę sobie, wiecie co, tutaj na razie wezmę, podłączę sobie tego kuna. Hop. Ponieważ dzisiaj będą zwierzątka. Ja w ogóle muszę sprawdzić, jak to Kador zrobi. Nie Kador, przepraszam, tylko o. Faktycznie jest tutaj dodany ten cube. Chciałem zobaczyć, jak to wygląda. Czyli ta niewidziana barierka, żeby nie można było tych traktorów przesuwać. Dobrze, no chciałem zobaczyć, jak to wygląda. Fajnie. Tylko kurde, czy ja tu będę w stanie podłączyć jakiś, wiecie co, obciążnik z przodu? Zaraz sobie zobaczę. Siemka Czarny, dzień dobry. Opis przeczytajcie, zanim zadacie jakieś pytania, bo naprawdę nie będę zadowolony. Natomiast zobaczmy sobie. No nikogo na razie u mnie nie ma na live'ie, ale spokojnie, to się jeszcze zmieni za chwilę na pewno. Teraz tak, jakie jest hasło albo nazwa? Przeczytaj opis. Tak trzeba tutaj to zrobić. Wszystkie informacje są w opisie, jak zwykle. Idę sobie, wiecie co, wypożyczyć jakiś... Co by tu wypożyczyć? Wiecie co? Weźmy sobie jakiś obciążnik fajny. Może nie za ciężki, może weźmy sobie... Ciekawe, co by tu wziąć. Wezmę tego najcieńszego klasa. Ciekawe, jestem tylko bardzo ciekawy, czy ja go będę w stanie tu podłączyć do tego mojego Zetora, bo znając życie, to nie. No tak, w ogóle nie mogę dołączyć. No to znaczy, że coś robisz źle. No cóż, wiesz, masz login i hasło. Przeczytaj opis, będziesz wszystko wiedział. Na razie zachęcam was do tego, żebyście zostawili łapeczki w górę. No, dokładnie. Nie ma możliwości podłączenia tutaj tego zbója. Tak się spodziewałem, że niestety się to nie uda. No bo jednak z przodu nie mam tutaj takiej możliwości. Nie mam tego pięknego
przyrządu, żeby zmontować sobie właśnie tego zbója. Dobra, czekamy na wspierających, bo dopóki wspierający się tutaj nam nie dobiją, to znaczy, że nie ma takiej możliwości po prostu. Mody nie są dostępne. Jakie mody nie są dostępne? Powiedzcie mi, jaki konkretny mod nie jest dostępny. Polska mapa, waluta euro. Tak, dlatego że, no cóż, to jest kolejny modzik, którego nie ma na konsole. Więc wybaczcie mi, ale to jest live'ik na konsole, więc muszę mieć też jakieś uproszczenia. W ogóle gdzie ja jadę? Dlaczego ja tu pojechałem? Jak ja pojechałem, powinienem jechać? A dobra, przejedziemy sąsiadowi przez pole za chwilę. Tylko może... A pojadę sobie już tu naokoło. Dobrze. Który modzik jest niedostępny? Muszę dodać właśnie... Muszę dodać ten element, prawda? Dobrze mówisz. Masz prywatę, nie rozumiem o co chodzi. Domy. Ale... Kurde. Domy. No to zaktualizujcie sobie te domy z ModHuba. Przed chwilą zaktualizowałem... No to sorry. To jeżeli dom na farmie niedostępny, dom na... No ale wiecie, ja nie jestem w stanie... A może nie zaktualizowałem domu na farmie? Mówicie, że ja nie zaktualizowałem domu na farmie. No to chodźmy w takim razie, wiecie co, no... Wydaje mi się, dom na farmie. Dobra, sprawdźmy to w takim razie, bo jeżeli nie możecie dołączyć tutaj... Jeżeli nie możecie dołączyć tutaj przez dom na farmie... To chodźmy, sprawdźmy to, bo może jest jakiś problem. Chodźmy w takim razie do zawartości do pobrania. Weźmy sobie mapę. Kolonia. Jak widzicie, kolonia jest międzyplatformowa, więc ktoś, kto mówi, że nie ma kolonii na konsolę, jest w błędzie. No ale dobra, nie będę się tu, wiecie co, wymądrzał. Chodźmy sprawdzić, bo albo ja mam złą wersję, albo coś jest nie tak. Znajdźmy sobie w takim razie moje... To jest to, że niby, tak? To jest ten farmhouse. Czy to jest ten farmhouse? Powiedzcie mi proszę, czy jest to... Czy to jest ten domek? Bo to może być ten problem. Powiedzcie mi proszę, czy to jest ten farmhouse, którego... Który, jak widzicie, czeka na aktualizację. Ja sobie tak szybko tylko zobaczę. Tutaj, kolonia, mody... No ikonka jest ta sama. Ikonka jest ta sama. To dziwne, dlatego że ja go już aktualizowałem dzisiaj. Ale okej, okay. Aktualizujmy jeszcze raz. Aktualizujmy to jeszcze raz. Dobrze, ma być wersja 1.1, jeżeli dobrze zauważyłem. Już, farm house. To jest ten. Jest 1.1.0.1. Okej, okay. I teraz uwaga, odpalam to jeszcze raz. 1.1.0.1. Startujemy. Aha, czekajcie, bo ja to odpaliłem chyba na singlu. Ojejku, dobra. To jeszcze raz, jak się nazywa serwer, jakie hasło, jak dołączyć, wszystkie informacje są w opisie. Kurde bele, przeczytajcie proszę i mnie nie denerwujcie, bo będę zły. Dobrze, już ogarniamy, już sobie ogarniamy. Spokojnie, za chwileczkę. Kiedy będzie hasło? Nie wiem, kiedy będzie hasło, ponieważ musimy sobie odpalić tego live'a, także spokojnie, zaraz będziemy robić. Tylko ja odpaliłem przez pomyłkę, wiecie co, singla. To jak już tutaj jestem, to zobaczę, czy przypadkiem nie ma tego moda, wiecie co, na waluty. Jak się ten mod na waluty nazywał? Czekajcie, kuren... Może pokażę wszystkie, żeby go znaleźć. Jest, additional currencies. Mogę mieć złotówki, ale nie jest to modzik międzyplatformowy, więc nie. Dzisiaj można wbić się na konsoli, więc nie będzie dzisiaj złotówek. Ze względu na to, że złotówki nie są obsługiwane na konsoli. Bardzo mi przykro, ale to niestety nic tutaj z tym nie poradzę. Kolonia, Lizard, Fergusonic. Co tu jeszcze mamy ciekawego? Co by tu jeszcze dodać ciekawego? Ursusa nie dodamy, Zetora. No chyba wszystkie mody są ok. Hasło zostawiam takie jakie było. No lecimy. Currency value, dziękuję bardzo, no ale niestety, jest to modzik, którego na konsoli nie ma. My byśmy jednak dzisiaj na konsoli chcieli zagrać. Nie będę już dawał tego do ModHuba, to się automatycznie robi, więc nie ma takiej potrzeby. Jak ktoś będzie chciał, to tu wbije, no poczeka te 30 sekund. Xavery! KSAWRY3466 1 zł. Niedostępny jest mod Dom na Farmie. Dziękuję za donate'a, dziękuję też za informację. Dom na Farmie został przeze mnie zaktualizowany, więc teraz powinno być ok.
Proszę, 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 wpadnij, sprawdźcie tam teraz. A AgroClass dostajesz w tym momencie bana za promowanie się. Także bardzo proszę, nie robimy takich rzeczy. Absolutnie nie. A swoją drogą, ja wam tylko powiem, że tego typu promowanie się to jest jeden z największych błędów, jaki możecie zrobić mając swój kanał. Jeżeli będziecie ciekawi nieco więcej, jak prowadzić swój kanał, jak się wybiłem i tak dalej, to niebawem wypuszczę kurs, w którym właśnie opowiem te wszystkie rzeczy. Także bądźcie na bieżąco i zostawcie koniecznie suba z dzwoneczkiem, jeżeli jesteście nowi. U ciebie będą złotówki, a u innych będzie euro. No ale nie jestem w stanie wtedy odpalić takiego save'a na multiplayerze. O to chodzi. I wtedy ktoś na konsoli nie będzie w stanie dołączyć. Niestety, więc wybaczcie, ale dzisiaj tego moda jednak nie będzie. Jakby co, to żeby zagrać na multiplayer na konsoli, potrzebna jest subskrypcja. Zależy na jakiej konsoli, dlatego że są różne konsole i nie na każdej z tego co wiem jest potrzebna. No, Tygry, AgroClass już wie, że nie można się reklamować, bo już dostał bana, więc spoko. Czekajcie, co tam dalej, bo ja tu w ogóle miałem jechać. Powiedzcie mi teraz, czy jest ok, czy można teraz się wbić do mnie tutaj na farmę, powiedzcie proszę. Fajny ten traktorek, powiem wam, no już mi się podoba, czy ja jestem na polu, które kupiłem. Dlaczego w ogóle ja jestem w tym miejscu? Dlatego, że idę kupić krowy. Dzisiaj, jak na typowym polskim gospodarstwie, będziemy mieli krowy i to będą krowy. Ile mogę tych? 20, 50 sztuk, to kupimy sobie 25 tych krówek. 25 kupię sobie tych. I 25 kupię sobie tych. O, i generalnie mam taki zamysł, żeby ta seria była właśnie grana, no, od czasu do czasu, ale jednak, żeby tutaj było dużo więcej porządku i żeby tutaj przede wszystkim można było sobie fajnie pograć w mniejszej ilości osób, ale żeby było wiadomo o co chodzi, żeby był widoczny ten postęp. Dalej blokuje, ale co blokuje tym razem? Co się dzieje? Powiedzcie mi, co się dzieje? Włącz i wyłącz FS-a. Czekajcie, ta kosiarka taka trochę za duża. Ja wiem, czy za duża. To tylko kun jest zwykły, to ma 4 metry. Wiecie, daj, to nie, no ale co się dzieje tym razem? Czy można dołączyć? 1101, restart FS-a. Domy nadal nie działają. No dobrze, skoro domy nadal nie działają, to próbujemy odpalić tego live'a jeszcze raz. Jeszcze raz w takim razie. To sobie cofnę. Tutaj zapisałem sobie. Teraz, dobrze, zrestartuję tego FS-a. Zrobię to dla was. Nie ma żadnego problemu. Uwaga, kończę. W tym momencie będziecie widzieć przez chwilę czarny ekran, ponieważ ja przechwytuję właśnie farminga, więc jest on wyłączony i już farminga uruchamiam od nowa. Za chwileczkę zobaczymy. Moc dom na farmie jest problematyczny, ale to jest, powiem wam, dziwne, bo niby wersja jest ta sama, niby hash powinien być taki sam. No ale dobra, nie będę, wiecie co, tutaj kombinował. Sprawdzamy w takim razie. To jest DLC, to jest aktualizacja. W aktualizacji nie mam żadnego moda, który by wyglądał na używanego dzisiaj. Okej, okay, powinno być okej. Okay. No to w takim razie, wiecie co, ja sobie szybko jeszcze sprawdzę jedną rzecz w plikach gry, w modach, w folderze mods. Dom na farmie, już sprawdzę sobie tego. To jest ten, to jest, nie, to nie jest ten. Jeszcze raz. A dobra, wszystko wydaje się ok. To odpalamy. Gra wieloosobowa, stwórz grę. Przechodzimy sobie do kolonii. Zobaczmy ten dom na farmie tym razem. Jest 1101. Kontynuuj. Kontynuacja jest, jak widzicie, taka. Startujemy. Hasło jest ok. Chcę kupić FS22. To zajrzyj do opisu, masz tam dedykowany link. I przy okazji będziesz w stanie wesprzeć mój kanał. Także myślę, że każdy będzie tutaj zadowolony. Zapraszam do czegoś takiego. Jeżeli oczywiście chcecie tutaj kupić farminga. Czarny, bo ta ciężarówka, która była w dzisiejszym odcinku, to jest na Xboxa. O, super, bardzo mnie to cieszy. Bardzo mnie to cieszy. Ile cię ominęło? Właściwie to nic, dlatego że dalej próbujemy odpalić tego nieszczęsnego live'a. Próbujcie dołączyć teraz, powiedzcie mi. Ja sobie w międzyczasie zobaczę jeszcze tutaj na moda, na tego naszego pięknego moda. Ale to jest, datę modyfikacji sobie dam.
Dzisiaj 17. Old Brick Farmhouse. To jest to. Tak się to nazywa. I jak to się nazywa? Czekajcie, wejdę sobie, wiecie co, w mod desk. No ja mam dobrą wersję. Ja mam dobrą wersję. Nie ma, no nie ma siły. No mam 1101. 1101. Kolonia sama z siebie, ale ten dom lekko zbagowany. No, najgorsze jest to, że nie da się tak naprawdę odpalić kolonii bez tego moda, bo... No bo ten mod jest wymagany na kolonii. Więc trochę, wiecie co... Trochę taki przypał, bo mapa wyszła na... Czemu to tak... O kurde, Kapik próbuje dołączyć, czyli można. Świetnie, bardzo mnie to cieszy. Dlaczego to poszło tak do góry? Jedziemy. Chyba nie opuściłem kosiarki przedtem. Dobra, Zetor jedzie. Kapik dołącza do serwera. Super, jesteś w Niemczech na feriach. No to pozdrawiam i mam nadzieję, że odpoczniesz sobie na tych feriach. Może wyłącz moda. No, wiesz, gdyby to był jakikolwiek inny mod, to bym go wyłączył. Ale to jest mod, który jest wymagany do tego, żeby w ogóle uruchomić mapę. Także niestety, ale nie mogę wyłączyć tego moda, chociażbym bardzo chciał. Niestety, Kapik dołącza do serwera. Świetnie. Bardzo mnie to cieszy. Także... Udało się. Kapik dołącza do serwera. Dobrze. Jaka nazwa, jakie hasło? Wszystko jest w opisie. Bardzo proszę, nie pytajcie o to. Wszystko jest w opisie. Serio, podałem te informacje. Weźmiemy sobie dzisiaj kilka takich zetorków. Podejrzewam, że jakiegoś świata sobie ogarnę. W ogóle to ja idę teraz do sklepu. Co mam robić? Wiesz co? Weź zaraz zetora ze sklepu, albo tego fiata. Zaraz tu będziemy ogarniać. Tylko muszę iść... Już wiem, co robić. Wskakuj do zielonego zetora i po prostu koś łąkę, tak będzie najszybciej. A ja idę do sklepu robić zakupy. Jak nie masz Discorda, no to nic, ja na Słowacji byłem. O widzisz, Czerny, za ile mniej więcej udostępnisz hasło? Myślę, że gdzieś do 10 minut udostępnię hasło, ponieważ zamierzam zbudować nieco gospodarstwo i kupić troszkę maszyn. Także teraz przez te 5-10 minut wspierający mają możliwość wbicia, a poza tym będziemy sobie już grać. Mam do was pytanie. Co to jest za traktor? Kurde, tak go pobrałem dosłownie na 5 minut przed live'em. Powiedzcie mi, co to jest za traktor. Wiem, że to jest serbski traktor, ale nie znam normalnie. Nie wiem, pierwszy raz go zobaczyłem. Więc ja sobie go tu ogarnę. Fajny traktorek, 133 konie. Weźmy sobie jakiś taki coś takiego. Nie, podwójne koła nie. Nie chcę podwójnych koł. Może rurę taką, bo jest fajna. Co tu? Nie, to mi się nie podoba, tego nie chcę. Kolor podstawowy. Kurde, kolorów to tu za wiele nie ma, no ale okej, może być. Ogarniemy sobie w takim razie jednego takiego, weźmy nawet dwa takie traktory. Do tego wezmę sobie jeszcze rebuilda, wiecie co, tego. Tylko w innej wersji sobie weźmiemy, fiacika. W opisie jest, że podam za jakiś czas. Dokładnie. Sakę właśnie próbuję dołączyć. Stock exhaust. A weźmy może tego. Weźmy może... Nie, ten jest śmieszny. O, te mi się podobają. Zaczepy sobie dołożymy tu do przodu. Koniecznie musi być... Może jakiś kolor? Aha, bo tu się nie da tego zmienić. Dobra, to niech będzie taki. Okej, za 30 tysięcy sobie kupię. Co tam dalej? Sakę dołącza do serwera. Świetnie. Mamy tutaj raz, dwa... Czekajcie, ile tych traktorów tu już jest? Bo coś mi się, kurde, czekajcie, zablokowałem się. Już. Mamy tak. Dwa stare te, trzeci, czwarty, piąty jest tam, szósty, dobra, to traktorów jest dość. Traktorów jest dość, tylko teraz pytanie, czy my mamy coś z turem? Czy my mamy coś z turem? Witam, Sakę, dzień dobry, cześć. Czy my mamy jakąś maszynę z turem? Kurde, Rakowica, Forsznit? Niemożliwe. A mówiłeś, że nie masz na celu zachęcać do wspierania. To znaczy, oczywiście, że zachęcam do wspierania kanału, natomiast zawsze było tak, że można ze mną zagrać, ale wspierający mają pierwszeństwo wejścia. No, zawsze tak było. Po drugie, jeszcze dopiero planuję, co się dzieje na live, więc wiesz, no, to nie jest tak, że... To nie jest tak, że ja kogoś zmuszam do tego, ale no jeżeli ktoś chce wspierać kanał i wspierać przy okazji rozwój tego wszystkiego, co ja tutaj robię i poświęcanie mojego czasu, no to wiecie, to oczywiście, że zachęcam wszystkie osoby, które chcą. Czy dodam Ursusy potem? A znasz jakiegokolwiek Ursusa na konsolę? Bo jeżeli tak, to oczywiście, natomiast w tym momencie widzę mały błąd. Muszę jednak pozbyć się jednej maszynki, mianowicie pozbyć się tego zbója.
Jednak muszę się go pozbyć z tego względu, że ja potrzebuję traktor, który będzie mógł obsługiwać ładowacz czołowy. Koniecznie muszę mieć taki traktor, dlatego że będziemy robić dzisiaj też belę. I to właściwie ja potrzebuję dwa traktory, które będą to obsługiwać. Myślę, dwa to jest myślę takie minimum. To idę sobie coś kupić. Ciekawe, czy Zator Proxima będzie w stanie mieć ładowacz czołowy. Zator Proxima, mamy Zatorka. Konfiguracja silnika 117 koni. No nie jest to za dużo, ale ten Zator myślę będzie ok. Konsola ładowacza może być ten Hauer. Proszę bardzo. Ustawienia kół. Weźmy sobie szerokie opony. Dużo modów? Nie, tylko kilka. Rakowica. Dziękuję, dziękuję. Nie macie na trybie wieloosobowym? Nie wiem, o co chodzi. Nie mam aktywnego przycisku start. Nie wiem. Weźmy sobie raz, weźmy go sobie w dwóch wersjach i teraz idę kupić jeszcze ładowacz czołowy, idę kupić Tura, jakiegoś Hauera taniego trzeba kupić, 120, aha, popatrzcie, Hauer wymaga 120 koni mechanicznych, bo w tym momencie ja jestem w szoku, popatrzcie, kupiłem Zetora Proxima, to chyba właśnie znalazłem błąd w grze, popatrzcie, kupiłem Zetora Proxima, on ma 117 koni mechanicznych, mogę zamontować tutaj Hauera. No mogę. Idę kupić teraz ładowacz czołowy tej marki i się co okazuje? Że to wymaga 120 koni mechanicznych. No to kurde, o co tu chodzi? Może weźmy w takim razie tego. Może się uda podłączyć, jak nie to oddam. Zaraz powiem co robić, poczekajcie sekundkę. Ten New Holland z garażu, tak, New Hollanda mam w garażu, ale ja raczej tego New Hollanda będę chciał sprzedać. Już mówię, czy zgrabiamy, czy przetrząsamy. Z tego będziemy robić kiszonkę, więc to sobie zgrabimy i zbelujemy. Okej, dobra. W takim razie idę kupić teraz odpowiednie maszynki i już będzie można dołączać. Zaraz udostępnię hasło w opisie. O, ależ się zrobił bałagan znowu. I już. Przetrząsacz za chwilę, siano będziemy robić później. Zgrabiarki. Zgrabiareczkę sobie weźmiemy jakąś. Nie ma tu jakiejś polskiej? Jest! Patrzcie, Samasz. Mamy zgrabiarkę marki Samasz. Pięknie. Możemy ogarnąć zgrabiarkę. Także Sakę, zapraszam Cię. Wskakuj do jakiegoś ciągnika. Myślę, że nie do Fiata. Wskocz do tego niebieskiego, bo Fiat nam się przyda na potem. 20-21 też kosić. Tak, bardzo proszę, koś. O, wyłączyć konsolę muszę, bo mi się włączyła. 20-21 też jak najbardziej kosić. Tak, przystawka Hauer i ładowacz Quickie. No ale co ja Ci poradzę, jak się okazuje, że mogę zamontować Hauera, oprócz tego, że nie mogę, bo jest 117 koni, a nie 120. No, taki mały przypał. Dobra, i ja idę teraz kupić prasę, bo tutaj będzie parę fajnych rzeczy, więc teraz idę kupić prasę. Już. Idziemy kupić prasę, czyli to. Tak, to sobie kupimy. Prasa kupiona. Teraz tak, prasa kupiona. Trzeba kupić coś, żeby te bele zwozić. Czyli potrzebuję kupić w tej chwili widły. Narzędzia ładowarki, nie, to jest ładowacz czołowy, to jest narzędzia ładowarki czołowej, widły do gnoju, widły do bel. O, to weźmy sobie widły do bel, okej, już robimy zestaw, nie patrz na te konie. Czarne, pozdrowisz mnie i moją siostrę? Tak, pozdrawiam. Czy jest John Deere? Nie, dzisiaj John Deere'a nie będzie. Dziś John Deere'a nie będzie, jednak to jest polskie gospodarstwo, więc maszyny będą takie średnie, ale no wiecie, kombajn się przyda. Tak, w dalszej części dzisiejszego live'a będziemy robić żniwa i mam już nawet kombajn, którym my to zrobimy. Będzie to taki Massey Ferguson, stary Massey Ferguson i czymś takim sobie dzisiaj zrobimy żniwa, ale to w dalszej części. Dobra, tutaj już mamy prasę. Mogę faktycznie już udostępnić opis, myślę. Udostępnić opis, udostępnić hasło. Lecimy w ogóle po 500 łapek w górę, moi drodzy. Lecimy po 500 łapek w górę. Pieseł! Proszę. Pizel, 50 zł. Hej, jesteś świetny w tym, co robisz i rób to dalej. Bardzo pięknie dziękuję za wsparcie, bardzo uprzejmie dziękuję za takiego pięknego donata. Patrzcie tylko na to, co tu się wydarzyło. Żółwik dla Ciebie, no a jeżeli to jest pieseł, który tworzył mapę razem z Venturio, no to pozdrawiam podwójnie, dlatego że jak wiemy,
mapa, to jest akurat mapa od Riota, ale druga polska mapa autorstwa Venturio i właśnie ziomeczka, który ma nick Piesał oraz jeszcze jeden nick na B. Możecie mi przypomnieć to, pozdrowie, proszę, napiszcie mi to na czacie, bo w tej chwili mi wyleciało z głowy, to jest właśnie ta trójka, która stworzyła mapę Rogatki, także oczywiście tamtych twórców też pozdrawiam. No i teraz idę udostępnić hasło w opisie. Dzisiaj hasło będzie proste. No i donejcik poszedł. Coś pięknego. Czy są mody z ModHuba? Tak, dzisiaj gramy tylko na ModHubie. Czyli tak, mamy koszenie, mamy zgrabie, ale to ciągłe synchronizowanie nie będzie duże, bo dziś tylko 6 osób. Nie będzie to długie. Teraz tak, będzie prasa. Dalej trzeba wziąć przyczepkę na Belę. Więc weźmy sobie przyczepkę na Belę. O, Mietek Asfalt, proszę bardzo. Teraz wezmę sobie przyczepę na Belkę. Mody popieram, poczekam. Twoje marzenie, żeby ze mną zagrać. No, próbuj. Jak się uda, to wiesz, ja cię tu zapraszam. Ej, co tam dalej? Bizon? Nie, nie mamy dzisiaj Bizona. Nie, dlatego że dzisiaj nie gram na bardzo starych polskich maszynach, tylko gram na już takich, powiedzmy, sprzed 10 lat może. Dzisiaj sobie tak pogramy. Piotr, ale ty nie umiesz grać w tę grę. No to wiesz, możesz wbić do mnie, pokaż mi, jak się gra lepiej. Bardzo będę wdzięczny za to, jeżeli pokażesz mi, jak w tą grę można grać lepiej. Mietek Asfalt, wycisz się, proszę. Bardzo o to proszę. Ja idę teraz jeszcze kupić kolejną maszynkę. Co by tu wziąć? Weźmy sobie przyczepę do Bell. Gdzie jest przyczepa do Bell? Tu. Weźmy sobie Farmtecha. O. O, to. To sobie weźmiemy. I tu jest taki zestaw. Tym już sobie pojadę. Nie, nie pojadę tym. Nie. To będzie jeden zestaw. A drugi zestaw weźmiemy sobie dzisiaj. Pokażę wam taką maszynę, której jeszcze nigdy na live nie robiłem normalnie. Na polskich gospodarstwach są już nawet klasy Jaguary, więc nie przesadzajmy, że grajmy na polskich gospo samymi Ursusami, Bizonami. No właśnie o to chodzi. Wiadomo, że jeszcze gdzieś są Ursusy. Na Podhalu Ursusów jest bardzo dużo. Wiadomo, że na przykład Bizony też pewnie gdzieś są jeszcze wykorzystywane. Ale mimo wszystko jest już dużo zachodniego sprzętu, więc dzisiaj pogramy sobie właśnie w ten sposób. A Peter Krejs, czy jak ci tam jest, zostajesz wyciszony za łamanie regulaminu i udostępnianie hasła na czacie. Dobrze. O, to jak ZW na 5 minut, to sorry, ale no nie, wbijasz się tu, żeby ZW na 5 minut, to dajmy pograć innym. To wybacz, ale no nie. Dobra. No nie, nie robimy dzisiaj ZW na 5 minut. To wybacz, Bob, ale mamy jeszcze jedno miejsce w takim razie. I teraz tak. Na razie robimy, moi drodzy, sianokosy. To znaczy, będziemy robić kiszonkę. I teraz tak. Tosiek próbuje dołączyć. Jedna rzecz, jedna mała uwaga. Z pola numer 21, pole numer 21 będzie na siano, a reszta będzie na kiszonkę. Pamiętasz ten cmentarz z Rogatek? Tak, pamiętam. Jak najbardziej. Pamiętam. No i teraz wreszcie zaczynamy rozgrywkę. Idę kupić teraz... Dobra. Daweks, bardzo cię proszę, wskakuj do maszyny i wskakuj na przykład do Fiata, bierz prasę i jedź na pole. To jest jedna opcja. Teraz tak, będzie trzeba te bele ładować na przyczepkę. To jest tak, bele trzeba będzie ładować na przyczepkę. Tutaj będzie drugi zetor, to ja idę kupić od razu maszynkę. Idę kupić od razu maszynkę, czyli ładować czołowy oczywiście quickie, bo jakby mogło być inaczej, bo niestety Allegra mnie nie puści. To jest akurat błąd, który zauważyłem dopiero teraz, nie zauważyłem go wcześniej. Dobra, idę od razu zrobić taki zestaw. Sake 21 na siano, tak, 21 będzie na siano. 21 będzie na siano, poletko. Mietek Asfalt, widzę, że przyjechałeś tym. To w takim razie dla ciebie będzie przetrząsacz. Już będzie przetrząsacz. Przetrząsacz. Mamy tu jakąś polską markę? Nie, nie mamy. Ten Pottinger ma ile? 4 metry, 8,7 kun. A Vicon 15. Dobra, ten bierzemy. Nie, to trzeba kupić.
To trzeba kupić. Dobrze, Mietek Asfalt, na ciebie czeka przetrząsacz. Jest już tam, więc jedź na pole numer 21 i przetrząsaj wyłącznie, tylko i wyłącznie pole numer 21. Super. Agro Michałek. O, widzisz, Agro Michałek, jeszcze lepiej. Czy są mody z Bizon Jarka? Nie. Wszystko jest w ModHubie. Jakie hasło, bo u mnie nie ma? To wejdź, odpal jeszcze raz tego live'a, to zobaczysz, to wtedy zobaczysz. I teraz jeszcze tak, idę kupić jedną owijarkę, której jeszcze wam nie pokazywałem, najprawdopodobniej tylko tak. Ta owijarka bierze jeszcze, ale robimy wszystkie okrągłe, to nie ma się co przejmować. Dobra, moi drodzy, jaki kolor folii, bo ja nie wiem, dajcie mi znać w komentarzu, jaki kolor folii wybrać. Powiedzcie mi, jaki kolor folii, bo jestem bardzo ciekawym. Co robić, bo ja nie wiem, nie wiesz co robić. Dobrze, czy ktoś, kto jeszcze nie ma co robić? Powiedzcie mi, kto jeszcze nie ma co robić? O, tak zapytam. Okej, Tosiek, no to jeżeli nie masz co robić, to zaraz będziesz ładował belę. Zaraz będziesz ładował belę, właściwie. Oj, tu jest ten nieszczęsny punkt, dobra. Tosiek, wskakuj proszę do Zetora, który jest z przyczepką. No i jedź na pole zbierać belę. Tym pięknym naszym zestawem. Ja zaraz do was przyjadę. Dobra, widzę, że mamy tak różowy, to robi rękawy. Tak, dzisiaj zrobimy sobie rękaw. Wojtek, czemu mnie wywaliłeś? No jeżeli napisałeś, że ZW na 5 minut, no to sorry, no. No wybacz, no, ale to nie dołączamy do gry, żeby nie było cię tu przez 5 minut, niestety. Które pole? Zbieramy B, wszystko działa, wszystko dzisiaj robimy na polu 18, 20, 21 i prawdopodobnie jeszcze numer 4. Tylko zobaczę, czy numer 4 jest, tak, numer 4 też jest. Jeszcze kupię numer 4, także do kosze, już mówię. Numer 4 i 21 na siano, 10 i 18 na kiszonkę. Mam nadzieję, że jest to zrozumiałem. Zielony, biały, niebieski, różowy, niebieski, tylko różowy. Za ile hasło? Przecież hasło już jest od 15 minut. Dobra, idziemy zobaczyć w takim razie na belę, na coś takiego. Widzę, że wy chcecie różowy. Biały, różowy, tylko różowy. Każdy chce różowy. Masakra. Nie, różowy? Różowe bele? Kto to widział różowe bele? Zielonych to ja też nie widziałem w życiu. Dobra, będą czarne, bo czarne takie polskie, jak czarny humor. I czarne inne rzeczy. I czarny pan. O, to będzie czarne. Dobrze. Zielony był ładny. A w sumie zielony był niedawno. Zielony był niedawno. I teraz tak. Gdzie ja muszę pojechać? W ogóle to my będziemy żniwa robić za chwilę tutaj. Tylko będziemy musieli ogarnąć właśnie jeszcze te wszystkie rzeczy. Tu, w prawo, w lewo. W prawo, w lewo, w drzewo. Dobrze, czy pokażę twarz? Może kiedyś tak. Zobaczymy. Najbardziej męski kolor. A różowy w sumie fajny. Ale zależy do czego. Czy zrobię 8 osób? Proszę, przeczytaj opis. Przeczytaj, proszę, opis. I to koniecznie i najlepiej dwa razy na głos od przodu i od tyłu. Co ile są streamy? Zwykle raz w tygodniu, czasem robię drugi stream w tygodniu. No i tak już wygląda. Agro Michałek, nie jest to do znalezienia w każdym razie obecnie, więc przyjmuję, że nie. Czy zwiększę ilość graczy? Patryk Abramczyk, przeczytaj opis od przodu, od tyłu, na skos, nie wiem jak chcesz, ale masz odpowiedź na swoje pytanie w opisie. Tam pokazuje, że wymaganie 120 to nie znaczy, że nie mogę z niego korzystać. No niby tak, ale jeżeli jest takie wymaganie, to ja się boję, że mogą być jakieś dziwne błędy, więc po prostu zdecydowałem się podłączyć inny. Wiem, że to nie jest realne i chyba przejechałem gospodarstwo. Tak, jeszcze ta 2CV-ka będzie mi tu teraz... Będzie mi tu przeszkadzać. Aha, no świetnie, no kurde. Jeszcze ten kretyn będzie tu dojeżdżał. Dobra, przejechałem gospo, to nic. Zawrócę sobie jakoś. Najdalej na targu. Może tu, w bramie komuś zawrócę. O, tu sobie zawrócę, bo to Zetor ma fajny promień skrętu. Jakaś budowa. O, dobre, tak sobie zrobimy. Zawracanie z wykorzystaniem wjazdu na budowę. To będzie nowy element egzaminu na prawo jazdy dla traktorzystów. Przygotujcie się wszyscy w 2020. No jedź już, no masz miejsce, jedź. No jedź. No i jeszcze czerwony się zraspił, no świetnie, dobra. Jedziemy. Czy planuję nową serię z Kolonii? No tak, właśnie to jest nowa seria z Kolonii, właśnie ją zaczynamy. Więc, o, nawet patrzcie jakie mamy ELO, a nie, to jest ELD. Dobra, może być ELD. Czy gram na konsoli?
Tak, ja gram, wiesz co, ja gram na domofonie dzisiaj. Ja gram na domofonie, o, tak mogę powiedzieć. Które pole na kiszonkę? Na kiszonkę idzie pole 18,20, na siano 21,4. Ja idę zaraz budować coś tutaj fajnego, bo... czy ja mam fortschnita? Jest, kurde, jest fortschnit! Ale jaja, to jak mamy fortschnita, to może jeszcze bym kupił, wiecie co, jakieś pole z kukurydzą na potem. Czekajcie, kupimy jakieś pole z kukurydzą. A rodzaje roślin, gdzie jest kukurydza? Gdzie jest kukurydza na jakimś fajnym polu, to zrobimy sobie, wiecie co, kiszonkę tutaj. Taką fajną, nie tylko z tego, to dla krówek będzie. Ale dobra, to potem, bo jeszcze żniwa sobie zrobimy. Nie będziemy grali z porami roku, jakby ktoś pytał. I teraz tak, gdzie to, jak to będzie? Muszę jakoś to rozpakować. Muszę jakoś to rozpakować teraz. Czy będzie jeszcze kiedyś powrót do 19? Na pewno będzie jeszcze jeden odcinek z 19, najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu. Czy opłaca się w FS20? Czy opłaca się w 2023 roku brać FS-a? No moim zdaniem tak. Zdecydowanie. Czemu niektóre mody są tylko na PC-ta? Dlatego, że twórca zrobił je tylko na PC-ta. No po prostu. Czekajcie. Ja się chyba muszę odwrócić. Jak się korzystało z tej maszyny, kurde? Przecież to nie tu, od tabela to się tu będzie turlać. Tak, dokładnie. Dokładnie, ja się muszę odwrócić. Ja się muszę odwrócić przecież. Okej. To odwrócimy się. Okej. I będę sobie, wiecie co, tutaj robił ten rękaw. Tu sobie zrobię rękaw, bo jeszcze nigdy tego nie robiłem. Czarny, ja cię oglądam na Noki. No, świetnie, wiecie co? Ja czekam, aż ktoś mnie będzie oglądał, nie wiem, na mikrofalówce. Pogra sobie z telewizora. O, z takich rzeczy, to takie rzeczy to lubię. Takie rzeczy to lubię. Dobra, ustawmy sobie, wiecie, zapytam was tylko, czy ja to dobrze ustawiam, bo... Bo kurde, nie pamiętam, no ale chyba tak, no ewidentnie, nie może być inaczej. Dobra, ustawmy sobie to w ten sposób. Mam nadzieję, że to jest dobrze. Złóż owijarka do bel, wyłącz silnik, to chyba będzie automatycznie działać. Tak, nie macie na serwerze, no niestety, no może kiedyś się uda, że dołączysz znowu te gry. Czy będzie live w sobotę o 10? Nie ma szans. Jeżeli live'y to tylko wieczorem, no ja niestety mam też sporo innych zajęć i dla mnie farming jest rozrywką, a nie sposobem na życie, więc niestety, ale no o 10 to ja jestem zajęty czymś innym. Czy zawieść kosiarkę na gospo? Tak, jak najbardziej zawieść kosiarkę na gospo, jeżeli już skosiłeś, jeżeli już wszystko, kurde, wszystko skoszone, to znaczy, że będzie trzeba robić teraz żniwa, żniwa w takim razie będzie trzeba robić... pszenicy, bo co innego można by było zrobić. Widzę, że Tosiek świetnie ogarniasz, naprawdę świetnie ogarniasz, tylko mam nadzieję, że to jest bela trawy, aż sobie pójdę zobaczyć. Tak, trawa, świetnie. Naprawdę świetnie, dobra. Chodźmy Tosiek w takim razie dalej. Kosiarkę odstaw gdzieś tam na gospo, żeby w fajnym miejscu to wyglądało, a ja idę oczywiście do sklepu kupić jakiś sprzęt. Tylko tak. 4,5 tysiąca litrów. Header Harvester. Kurde, tu jest Massey Ferguson. Taki staruszek. Ten na gąsi... O, może być na kołkach. A może być na gąsienicach. Kurde, ja bym go wziął na gąskach. Tylko... Która marka ma gąsienicę? I o, jakie to będzie śmieszne. Jakie to będzie czadowe. Dobra, ustawienia kół, zróbmy sobie Iron Mat. O, patrzcie, zużyte opony. Jakie stare, zużyte opony. High Claw. Dobra, weźmy takiego. Kabina. O, możemy mieć kabinę. Kabin plus, jak 500 plus. Dobra, exhaust, jakiś wydech tutaj. Antena, co to jest? O, antena, jaka fajna antena. Jakieś CB radio będziemy mieli. Druga antena. Spreader, cheaper. Czekajcie, cheaper. O kurde, co ja mam tu wybrać? Co ja mam tu wybrać, żeby była słoma? Cheaper czy spreader? Kurde, powiedzcie mi, co ja mam tu wybrać. Bele się wkłada od tej strony, co jest wyżej. No właśnie tak mi się wydaje, że tak musi być, bo nie może być inaczej. Dzięki tu za komentarz w każdym razie. W sobotę o 10 kaca leczy. A tak, kaca leczy o 10. Ja na myszce od laptopa. Czy na następnym live'ie będzie zwiększony serwer? W tej serii nie. W serii z widzami na Wielkim Gospodarstwie będzie 16 osób. Tak. Ja z szafy oglądam. O, fajnie. Ja oglądam na twojej szafie. Pozdro od Riota. Pozdro. Riot widocznie zrobił mi tutaj w tym momencie
Rajda, pozdrawiam Rajota bardzo serdecznie. Nie no, mapa jest kozacka. Mapa jest kozacka. Pozdrówcie Rajota, miło mi bardzo tutaj za rajdzika. Chipper, Spreader, no to Chipper czy Spreader w końcu? Bo Chipper wywala słomę na lewo. Pozdro od Rajota, dzięki. No fajnie, Chipper wywala słomę na lewo. No to, znaczy to co tu jest, to mi się nie podoba, więc ja zostawiam, kurde, nie wiem co wybrać. Spreader, right, miło mi bardzo w takim razie, zostawmy ten spreader. Pozdro od Rajota, ależ was tu jest dużo, dziękuję. O, fuel tank jeszcze mogę sobie dołożyć, fajnie, dziękuję Riot za kolonię, tak, dziękujemy wszystkim, dziękujemy Riot za kolonię, dziękujemy. Pewnie tam wbiję do niego potem na chwilę. Dobra, bierzemy ten kombajn, mam nadzieję, że będzie. Chipper, no, to Chipper czy Spreader w końcu? Chipper czy Spreader? Dobra, więcej takich map, dokładnie, Riot, ta mapa jest genialna, tyle ci powiem, naprawdę, wygląda świetnie. Jak będziecie się zastanawiać, jaki będzie jeden z najlepszych modów, które zostały wydane w styczniu na ModHubie, to ja już wam powiem, że będzie to na pewno ta mapa. Jeszcze się miesiąc nie skończył, ale ta mapa na pewno będzie. Także to już wam od razu mogę powiedzieć, że tak właśnie tutaj zamierzam zrobić. O, co jest? Aha, bo ja nie trafiłem widłami. Za rajdzika bardzo pięknie dziękuję. O, 3500. No, z Tośkiem sobie porobimy teraz. Ej, wiecie co? Kto tam wziął siano prasować? Tak, siano też prasujemy. I teraz tak. Nie da się dwóch? Jak to się nie da? Ja nie dam rady dwóch? Przeważyć je. Jedziemy, patrzcie, dwie bele, trochę mnie, dobra, to już było przedobrzone, ale ujechałem parę metrów, fakt, nie da się dwóch. Teraz pytanie, ważne, żebyśmy mieli słomę, bardzo ważne, żebyśmy mieli słomę. Kapik, skąd ty wziąłeś tą przyczepkę, była na gospie? O, spoko, dobra, to dzięki za info. Teraz tak, bardzo, czy kolonia jest na konsolę? Tak, kolonia jest na konsolę jak najbardziej. W styczniu, przepraszam, w lutym, bo mody za styczeń już są opublikowane. Tak, przepraszam, miesiące mi się pomyliły, dni mi się dziś pomyliły. Tak, w lutym. Oczywiście chodzi o najlepsze mody wydane w lutym. Fajny ten Masej. Właśnie, Kapik, bardzo ważna rzecz. Zwróć proszę uwagę na to, żeby była słoma, bo jeżeli nie będzie słomy, to my będziemy musieli przerobić nieco ten kombajn. Także za chwileczkę tutaj ci powiem, bo nam nie tyle zależy na pszenicy, co nam najbardziej zależy na słomie. Jak przetrząsnąłem, to co robić? Już ci powiem, co robić, jak przetrząsnąłeś. Tak, prasowanie będzie tam. Kurczę. Dużo wam zostało jeszcze do sprasowania? Jak to tam wygląda? Ile jeszcze zostało do sprasowania? Tak się zapytam. Wiesz co, Tosiek, jadę na gospę. A zresztą chodź ze mną, naładujemy to. Zrobimy z tego od razu. Bo tak, czekajcie. Rozumiem, że my już tutaj mamy wszystko zebrane, co było z... Tak jest. Dobra. Belka trawy w wodzie jest. O, trzeba jechać po belkę. Dobra, już powiem, co będziemy robić dalej. Już sekundkę, proszę. Trzeba zebrać te bele. A potem myślę, że będziesz mógł jechać kultywować jakieś poletko. Bo będzie trzeba coś skultywować, będzie trzeba coś zasiać. Tylko kurde, musimy poczekać. Jak tam idzie z tym? Jak przetrząsnąłeś, to co teraz? Kurczę. Kultywować trzeba pola po trawie. Nie, pól po trawie nie. Czekajcie. Sekundka, na jakim polu zbudowałem gospę? Wykorzystałem tą, która jest już zbudowana akurat. Dobranoc, idę już. Dawno z tobą nie grałem, więc dzisiaj wypadałoby. Czy będzie można później? Jeżeli tylko będzie miejsce, to oczywiście, że tak. Już wam powiem. Kurde, nie mamy czegoś jeszcze, żeby można było... Nie mam pomysłu, co by można było robić. Czekajcie. Tu nie będziemy niczego kultywować, kultywatorować właściwie, ale może bym...
ogarnął jakieś pole. Wiem co, to by można było nawieść. Tu by można było nawieść. Dobra, w sklepie wrzucę rozsiewacz nawozu. Już ogarnę rozsiewacz nawozu, taki najtańszy od Amazona. Myślę, że będzie ok. I od razu kupuję też nawóz. A to w Big Bagu chyba było. Jak to było? Na palecie było taniej, czy w Big Bagu? No, pełenny nawóz? Nie, w tym na pewno nie. W Big Bagu to było. Dobra, stały nawóz. To wrzucimy dwa. Także jak ktoś nie ma co robić, to zapraszam do nawożenia. Słoma jakby leci. No to świetnie. Tosiek, załaduj proszę tą belkę. Załaduj proszę tą belkę. Sakę możesz w sumie, wiesz co, pojechać zgrabiać tą słomę, żeby było potem mniej do roboty. Potem będziemy robić belki ze słomy, więc kolejna rzecz do zrobienia to jest to belki ze słomy. Będziemy robić żniwa. Potem prawdopodobnie zrobimy kiszonkę z trawy, bo przeskoczymy do kolejnego miesiąca. W ogóle to ja mogę troszkę przyspieszyć tą skalę czasu. Okej. No, belka fajnie siedzi. Hop. No, mam ją. Ekstra. Dobra. Chodź proszę Tosiek ze mną, rozładujemy to sobie szybko. Myślę, że tak będzie najlepiej. Ja sobie potem będę tam wkładał te belki. Pojedziesz dalej zbierać to wszystko, bo tych belek tutaj troszkę jest. To chodźmy w takim razie. Czy lubię Riota? Jak najbardziej mam ogromny szacunek za twórczość, którą robi. Riot jest genialnym modmakerem, mapmakerem właściwie, bo Riot nie robi nie tyle mody, co mapy. Riot robi świetne, świetne mapy. Mody też robi bardzo dobre, jeśli chodzi o budynki. Bardzo mi się to podoba. No ale te mapy, które wychodzą spod jego warsztatu, można powiedzieć, czy z jego warsztatu, naprawdę są genialne. I co najlepsze, to są mapy, które są dostępne na konsole, więc naprawdę każdy z was może się bawić. No i spoko, naprawdę, takich ludzi nam po prostu potrzeba. Genialna mapka do gry, fajne polskie gospo, super klimat. No nic, tylko się cieszyć i grać, po prostu. Każdy powinien być zadowolony. Pozdrawiam Anton Rudnik, pozdrawiam, pozdrawiam. Czarny nie da rady, żeby było więcej trochę, nie za bardzo. Nawet w tej chwili dopiero zaczynamy to gospodarstwo, no i siłą rzeczy, no nie ma jeszcze aż tyle pracy, jak widzicie. Ledwo tutaj na 6 osób jest co robić. Czy będzie zmiana graczy? Jak ktoś wyjdzie, to tak. Jak ktoś wyjdzie, to zawsze można dołączyć. Czarny, Psylocking z najlepszych modów w styczniu jest na konsolę. A jejku, nie pamiętam, kurde nie pamiętam, ale o tym Psylockingu zrobiłem osobny odcinek, tak w ogóle kiedyś, w styczniu w ogóle, więc po prostu sobie zobacz tamten odcinek, myślę będzie najlepiej. A druga rzecz jest taka, że ja podlinkowałem ten mod w opisie, więc po prostu wejdź sobie proszę na ModHuba i zobacz. O, może mnie patrzcie, popchnął mnie idealnie. No cóż za wyczucie, cóż za wyczucie. Nie pamiętam niestety, czy Psylocking jest na konsole, wybaczcie, ale nie pamiętam. Dobra, przejedziemy sobie tu, zaparkujemy sąsiadowi na tym polu, a tam się nie pogniewa może o to. Teraz tak, rozpakowujemy, odpinamy i jedziemy robić kiszonkę. Czy będzie zapis? Tak, zawsze będzie zapis. Czy lubię nagrywać? Również bardzo lubię nagrywać, bardzo sobie to chwalę. Daweks przyszedł do nas. Jak tam nie masz co robić, to daj znać, coś wymyślimy, ale spoko, dzisiaj gramy na luzie, jak chcesz se popatrzeć, nie ma problemu. Będziemy robić kiszonkę za chwileczkę, tylko wypożyczymy sobie Fortschnita, nie wiem gdzie, może tu gdzieś postawię jakiś ten, tego zbuja, ten silos, może. O, pierwszą belę sobie tu teraz wrzucę. Kurde, raz w życiu chyba robiłem tylko te całe nasze, o, rękawy. Może wrzucę, hop, będzie to dobrze? Będzie to siedzieć? Siedzi, jest dobrze, zapakujemy sobie. Szkoda, że nie wziąłem obciążnika, to bym dwie bele na raz ogarniał. Mam baga, ciągle mi się aktualizuje mapa Kolonia. No to nie wiem dlaczego tak się może dziać. Zachęcam wszystkich nowych widzów do zostawienia łapeczki w górę, suba z dzwoneczkiem, kto tam jest nowiutki. No i oczywiście do obejrzenia moich pozostałych filmów. Kiedy odcinek z Rafta? Nie wiem. Czas pokaże, zobaczymy. Ostatnio oglądalność Rafta była bardzo mała, więc po prostu nie wiem. O, patrzcie jak wskoczyła, fajnie belka. Ekstra. O, i spadła następna. Siema, można zagrać, jak tylko będzie miejsce, to oczywiście. Czy wypróbuję DLC Gewile? Oczywiście, że tak, ja zawsze będę miał dla was wszystkie DLC do farminga, więc każde DLC będzie miało
mój komentarz i moje przedstawienie, także na pewno będę miał to DLC. Czemu w FS22 nie ma multiplayer i modka? Bo FS20 to jest mały farming na telefony, więc sytuacja jest inna. Tosiek, słucham. Bo tu się, co się tworzy już w nóż? W sensie, że co się tworzy? Ale one mają być posklejane, tak. Bo to jest właśnie jedna duża bela, tak. Także to jest właśnie taka maszyna, która tworzy właśnie taki... Jak się to nazywa? Rękaw dokładnie, czyli tworzy jedną dużą belę, dokładnie. Tak to ma wyglądać. Także nic złego na szczęście tutaj się nie stało. Na szczęście. Także jest okej. Nazwa gry to jaka? Wszystko jest w opisie. Sąsiadowi łąkę ponawoziłem. No spoko, to może to jest ten sąsiad, któremu deptam pole tutaj. Temu hubowi, no widzisz. To jest ten sąsiad, co se kupił Passata 1.9 w TDI z tego 2003 roku. Na promocji od Niemca. 180 tysięcy przebiegu. Niekręcone, bezwypadkowe. To nic, ze 3 Passatów zmontowane i miał 1 000 000 przebiegu. No ale to nic. Pozdrawiam. Ursus. Jak nazywa się moja mapa? To znaczy, to nie jest moja mapa, tylko to jest mapa, którą zrobił Riot. Ale to jest mapa... Tosiek, dobra, bierz, jedź. Dobrze. Się wryłem nieładnie. I Tosiek, jedź już proszę dalej. No, zapakuj. I bierz przyczepkę i jedź, a ja już załaduję tą jedną belę, która tutaj została. Kurde, fajny rękaw wyjdzie, powiem wam. Naprawdę fajny rękaw z tego wyjdzie. Już mi się to podoba. Kozacka sprawa, powiem wam. W życiu nie spodziewałem się, że tak mi się to spodoba. Tylko, że jednak trochę roboty to wymaga, bo popatrzcie, co są te małe belki, to jest 3500, więc tej kiszonki tutaj też bardzo dużo nie będzie. Potem sobie zrobimy inną kiszonkę. Ja już wiem, gdzie postawię ten silos. Zaraz go zresztą postawię tutaj, za chwileczkę. Ogarniemy Fort Schnita. Przeskoczymy sobie o jeden dzień. Jak skończyłeś prasować siano, to jedź proszę prasuj słomę, która jest... Tak, teraz po siano jedziemy zebrać. I siano wyładujemy sobie gdzie indziej. Natomiast teraz trzeba będzie pojechać... Tak, tutaj zrobimy z tego kiszonkę ekstra. Ja idę kupić poletko sąsiada. Odkupię od ciebie, sąsiad, to pole, które ci tak podeptałem nieładnie, no. To też kupię za 9000, te budynki. I idę teraz postawić, wiecie co? Jak ta kukurydza? Ta kukurydza to już dochodzi, czy jak? Kurde, woda mi się skończyła, czekajcie, zaraz, za minutkę wracam. Dobre jest, okej. Co tam dalej? Czy gram na przykład w inne gry? To, co nagrywam, to też gram. Tak to wygląda u mnie. Właśnie, miałem kupić silos. Kiedy live z rogatek? Nie wiem, kiedy zobaczymy. Mam może jakąś maszynę Aero Grape Liner, bo za jakiś czas chciałbym wysłać mapę do serii Wjazd na Chatę. Ja mam wszystkie maszyny, które są. Mam każde oficjalne DLC, więc bez żadnego kłopotu możesz do mnie wysłać mapkę. Agro Michałek, przyjechałeś? Ej, ale Agro Michałek nie nawoź pola sąsiadowi, no. Znaczy, okej, wiem, że nawozisz to, tylko że ja to pole mam zepsuć. Także odstaw proszę maszynkę, jak możesz, bo muszę tutaj wybudować... Okej, jak pozbieramy tam te wszystkie rzeczy, to będziemy robić od razu... Przeskoczymy sobie pewnie o jeden dzień, żeby nam urosła kukurydza i będziemy robić kiszonkę. Ale muszę jeszcze postawić ten silos na kiszonkę, więc sekundka, teraz ja postawię silosik. Kurde, tutaj jest takie idealne miejsce na silos normalnie. Po wodę poszedł. Tak, już jestem z powrotem. Mapa Kolonia. Ile jest osób na serwie? 6. Co tam piszecie jeszcze? Możemy postawić szklarnię. A moglibyśmy. Jaki mam kontakt z Nucurem? Żaden. Żaden. Weźmy sobie silos na kiszonkę. Nie, to jest sterta obornika. To może jeszcze nie, silos paszowy, o, ten mi się podoba, tylko trzeba go odstawić tak, kurde,
Ten teren nie należy do mnie, czyli będę musiał kupić jeszcze ten teren. Będę musiał kupić jeszcze ten teren. A co tu rośnie? Co tu rośnie? Na polu numer 46 rośnie sobie pszenica, ale to tam pszenicę, to tam wiecie. To nie problem, bo ona mi tu nie zepsuje się. Zaraz sobie przeskoczymy w sumie pszenicę do silosa. Wrzucamy do silosa pszenicę. Pszeniczkę do silosa wrzucimy sobie. Zaraz postawię to. Zaraz to postawię. Silos. Oj, nie ten duży. A tu są jakieś, patrzcie, kolonia mod. Przecież to jest to samo. Czym się to różni? Dla mnie niczym. Dobra, to ten postawimy sobie. Tylko w którą go by tu stronę go zrobić? Bo najlepiej byłoby mi go postawić, kurde. Tak. Tak by mi to było najlepiej postawić. Tylko potem będzie tu ciężko wjechać. Aja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 j. Może go tak postawię. Jakoś tam w sumie wjedziemy. Kurde. Dobra, to będzie ciasne, ale postawimy go tak. Dobra, jest. Jest silos na kiszonkę. Także git. Zaraz tu ogarnę. A, w garażu jest silos, dokładnie. W garażu jest silos, tak to wygląda. Tu sobie wiecie co? Trzeba będzie zrobić teraz kształtowanie terenu. I teraz tak, jak skończycie robić żniwa, to sprasujcie proszę sianko i za chwileczkę, jak już jest sprasowane, okej, już skończone, no to zapraszam w takim razie do kultywacji poletka. Już mówię, co będziemy kultywować. Weźmy sobie w takim razie jakiś kultywatorek. Ile osób nie ma co robić? O, już skończone. Słomę, okej. Czy może seria z Need for Speed Hot Pursuit? Nie wiem, raczej nie. Czy są jakieś klucze do FSA? Są kody, wszystko jest na moich filmach. Czy wiem coś o Kadorze? Nie. Czarny pan robi live'y kiedy może, dokładnie. Przy tej oborze sąsiada postaw dwie szklarnie. Pomyślimy za chwilę. Pojawił się pak Ursusów na ModHub. No, widzę, że Kubiks jesteś bardzo nie na bieżąco z moimi filmami, bo zrobiłem o tym co najmniej 3 filmy w ostatnim czasie i była niezła jazda. Także była, wiem. Już muszę kupić. Co by tu kupić? Kultywator kupić. Jaki kultywator? 160 koni. Kogoś chyba swędzi, nie powiem co. Czekajcie. Czegoś innego bym użył. Może mechanicz. Może talerzówka. Mulcher, zbierać kamieni, talerzówka. 120 koni, 140 koni, 180 koni, ile to kosztuje? Wstępna kultywacja pól. Nie podoba mi się to. Głębosz? Można ich używać zamiast pługa. 250 koni. O, tu jest tani. Fajny. 4 metry. Czym się to różni? Ta maszyna bezpośrednio. Aha, bo tu jeszcze jakiś siewnik w tym jest, dobra. 130 koni. Głębosz. Okej, dobra. Weźmiemy sobie tą maszynkę w takim razie. To weźmiemy sobie tą maszynkę zwykłego głębosza marki Kun razy 2. Także możemy sobie też tam pogłęboszować. Co robić, bo słomę sprasowałem? Pojechać do sklepu i wziąć głębosz. Jak masz ciągnik, który ma przynajmniej 130 koni. Ja idę tu teraz troszkę pomalować teren. Wyprostować go może, bo się tak trochę popsuł. Nie, nie jest źle nawet, powiem wam. Wyprostujmy sobie go w takim razie. Wyprostujemy sobie ten teren. Czarny, pamiętasz donate'a od Nocura? Tak, był donate'ik od Nocura. A od kogoś, kto nazywał się Nocur. Na czacie. Bo kto to był w rzeczywistości, to nie wiem. Zróbmy to tak fajnie, ładnie. O, wyrównajmy teraz ten teren. Okej. Spoko. To mi się podoba. Hop. O, teraz będzie jeszcze lepiej. Dobra, tu jest fajnie. Tu się zrobiła skocznia. To też trzeba będzie troszkę wyrównać tutaj. Dobra. I mimo wszystko ja bym się jednak troszkę tego zboża tu pozbył, bo no to na nic tu nie jest za bardzo już potrzebne. Zaraz sobie wyrównamy ten teren tak trochę lepiej. Okej, może nawet trochę siły dołożę.
O, spoko, spoko, spoko. Patrzcie, tak, dobra. Jest fajnie. Jest fajnie, to teraz sobie pomalujemy troszkę. Zaraz tam na czat zerknę, bo widzę, że ktoś tu coś już ode mnie chce. Może kupię kultywator Horsza. No... zostańmy już przy tych głęboszach, jak już mamy. Czy cała słoma jest sprasowana, a całe wszystko jest gotowe i... no... okej, co jeszcze kosić? Wiesz co, to tutaj na farmie możesz skosić jeszcze jedno poletko pszenicy, zdaje się. Kupić obciążnik do Zetora. Jeden obciążnik jest już w sklepie, ale kupię jeszcze jeden w takim razie od razu. Gdzie ten obciążnik? Gdzie jest ten obciążnik? Nie widzę dziada. Nie widzę go. A, jest. Weźmy tego. Proszę, gotowy. Zaraz będziemy robić kiszonkę, tylko poprawię jeszcze, wiecie co, malowanko. I przeskoczymy już. Malowanie tutaj poprawię, bo widzę. Riot dał bardzo fajne tekstury. Więc ja chcę to zobaczyć. Malowanie. Dajmy sobie tutaj jakąś fajną, jakimś fajnym malowankiem. Na przykład suchą trawą. Pomalujmy. O, pomaluję sobie. To jest sucha trawa? Tu? Inna sucha trawa. Może być, w sumie, podoba mi się. Dobra, zróbmy to tak. Wszędzie jest sucha trawa. To zrobimy to tak, 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 tak. Tu, dotąd. Dotąd, 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 tak. Wszędzie sucha trawa, jak widzicie. Dobra, zaraz jeszcze jakimiś roślinkami to pociągnę. To już to dopiero będzie fajne. Powiększmy sobie troszkę. O, z ekstra. Mam nadzieję, że to... mam nadzieję tylko, że to jest ta sucha trawa. Coś się tu nie chce zrobić. No trudno. Nie będziemy przeszkadzać. Ursus na klucz nie czaje, o co chodzi. Nie wiem. Zróbmy to tak, tak, tak. Odwróćmy to. Okej. Ekstra. To teraz jakieś roślinki. Może jakieś roślinki bym sobie wziął. Jakieś coś, co tu może rosnąć. Jest jakiś tam... o, jakieś takie coś, co tu rośnie. Co tu jeszcze mamy na przykład? O, grasmol jakiś fajny taki. Tu jakieś inne coś se rośnie. Jak to w ogóle jest tutaj zrobione? A, widzę, że takie pojedyncze rzeczy po prostu. To tutaj dajmy. Jakieś inne kwiatki. O, tu coś tam będzie... nie, to bez sensu takie... to bez sensu, ja bym tu zrobił po prostu, wiecie co? O, taką trawę. Zrobimy sobie taką trawę. O, tak będzie fajnie. Tak będzie fajnie to wyglądać, tylko trochę sobie to powiększę. O, teraz już malowanko działa. Sobie tu pomalujemy. Tu sobie zamalujemy. Jest fajnie. Czadowo. Tutaj zrobimy sobie jakiś taki rządek, wiecie co, tych. Takich mniejszych. O. Zrobimy rządek takich białych kwiatków na tej skarpie. Niech sobie rosną. Niech sobie na tej skarpie rosną jakieś takie białe rzeczy. Spoko. A resztę ogarniemy zwykłą, najzwyklejszą trawką. O, może nawet taką trawką. Dobra, zróbmy to tak, tak, tak. Nie musi to być, nie musi to być, wiecie co, idealnie, perfekcyjnie, ale ma być ładnie. Jest, jest gotowe, już mi się podoba. Dobrze, słoma na 46 jest do prasowania, można to robić, ale ja idę już przeskakuję w takim razie do kolejnego dnia. Właściwie to... o, widzę, że kolejna bela tutaj się zrobiła. Dobra, może skończmy to. O, dobrze, 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 dobrze. Ej, ten łańcuch, co się trochę... czekajcie, wyładuj belę. Niech się to wyładuje, bo ten rękaw się zrobił jakiś taki podejrzany. Naprawić to trzeba. Masz class pack, bo jest fajny. Tutaj w tym momencie nie. W tym momencie nie. Dobra, już cofnę sobie tą maszynką. Gdzie uprawiać głęboszem? Wiesz co? Na polu, które jest ścięte, czyli tam, gdzie była słoma. Tam, gdzie była słoma, to można będzie robić. Okej, do tego tura to ja w sumie będę mógł sobie odczepić teraz. Nie będzie mi on potrzebny. Odczepię go tutaj, wiecie co, w tym miejscu. O, dobra, hop. Nie mogę odczepić narzędzia w obecnym stanie. A teraz już mogę. Dobra, jest gotowe. Jest godzina 15. Prawdopodobnie za chwileczkę, wiecie co, jeszcze zobaczę, gdzie rośnie kukurydza, bo może byśmy z tej kukurydzy trochę większy pożytek zrobili. Tutaj jest kukurydza, już. O, 62. Kukurydza. No to już wiem, co kupimy. Hop. Jeszcze może jakieś jedno pole, tylko żeby to szybciej rosło. Aktywne miejsca, skład gleby, wzrost... 67. Co tu jeszcze? Gdzie tu jeszcze jest kukurydza? Na 10.
Może jeszcze dziesiątkę kupimy. O, dobra. Dobra, jest godzina 18. Wiecie co, nie będziemy się tu bawić. Chodźmy po prostu spać. Jak normalni ludzie, normalni rolnicy. Pójdziemy se spać. Zamknij bramę. Czekajcie, ja chcę spać. Gdzie się tu śpi? A, tu trzeba podejść, jak to kozacko zrobione. Dobra, chodźmy spać w takim razie. Ustawiamy. To nie przeszkadza, pszenicę potem skosimy. Pozdro od Rajota, pozdro, pozdro. Kiedy odcinek z realnej serii? Ej, no czemu nie jest sen obecnie możliwy? Kto mi odrzucił prośbę o sen? Agro Michałek. Przecież mieliśmy już iść robić kiszonkę. Nasza pszenica nie zgnije. Zobacz promocję, zaraz zobaczę promocję. Już, zmniejszymy troszkę teraz skalę czasu znowu. I teraz tak. Czy coś nam urosło? Wzrost. Zaczynam się obawiać. 62 jest gotowa. 10 jest gotowa. No to dobrze, to dobrze, to dobrze. Rozrzutnik wyłączyłem. Aha, okej, dobra. To teraz tak, mamy tutaj pięknego fiacika. Ja sobie do niego wskoczę. Idę wypożyczyć Fortschnita. Teraz tak, mamy 6 osób, czyli Fortschnit. 2, 3, 4 osoby będą jeździć, a jedna będzie ubijać. Jakoś tak, bo tu będą mniejsze maszynki, dobra. Także tak faktycznie zrobię, może faktycznie tak zrobię. Aha, promocje, to zobaczmy, czy jest coś na promocji fajnego. Kurde, Valtra Asirius. Valtra Asirius. Ale nie, bo to jest 135 koni maksymalnie, to nie chcę. Trochę za słabo. Czy można jeszcze dołączyć? Jak będzie miejsce, to tak, jak najbardziej. Gdy zajrzałem do ModHuba, to widziałem oprócz kolonii chyba jakąś drugą polską mapę na PGR. Oj, nie widziałem tego niestety. Zobaczymy, czy będę kontynuował wycinanie całego lasu w Platinum Edition. Nie wiem, zobaczymy. Tam, gdzie jest pszenica, tak, to już było. Hubo, wiem już, nie musisz pisać 10 razy tego samego. Dobra. Idę wypożyczyć Fortschnita. Kto do Fortschnita? Ile to ma? 175 koni. To jest tak, Fortschnit. Konfiguracja green. Ta mi się nie podoba. Nie, no tą weźmiemy. Tylko Color Flex wdajmy sobie taką. Dobra, Fortschnit. W sumie kiszonkę będziemy robić, to możemy ją ogarnąć. Kolor podstawowy, weźmy ją w tym kolorze. Okej. Kto do Fortschnita? Kombajnista za 5 zł. Proszę, wskakuj do Fortschnita w takim razie. Ja idę teraz ogarnąć jeszcze jakieś przyczepki. Jakie przyczepki by tu wziąć? Co by tu wziąć? Bo mamy w sumie taką przyczepkę jedną, ale myślę o tym, żeby wziąć tego Rudolfa. Albo to? Nie, to już 34 tysiące litrów, to już za duże. A to jest 18 tysięcy. Dobra, tego Rudolfa weźmiemy. Tylko nie, ten czerwony mi się nie podoba. O, może być tak. Dobra, raz. I dwa. I trzy, bo to trzy trzeba. Dobrze, trzy. Sytuacja wygląda tak. Agro Michałek wskakuje do naszego Fortschnita. Ja jeszcze wezmę jakiś wał i lemierz, bo to będzie potrzebne. Wał ugniatający. Weźmy może jakiś taki mniejszy, bo ten jest strasznie duży. To weźmy tego mniejszego. A może nawet tego. Dobra, weźmy tego. Okej, i lemierz. A gdzież ten lemierz? Gdzie jest ten lemierz? Czekajcie, to jest sprzęt zimowy, a ja chcę lemierz jakiś. Może niekoniecznie ten największy. Weźmy może tego Düvelsdorf. Może być ten mniejszy. Bo to w sumie nie musi być największy gospo. Czy możesz dołączyć? Jeżeli będzie miejsce, to tak. Czy jest kolonia na konsolę? Jest, jak najbardziej. Coś ci się zbagowało, bo traktor nie chce jechać. Oj, to dziwne, dziwne. I co tam dalej pytacie? O co ciekawego pytacie? Jest mapka, taka mówicie. Okej, okay, fajnie. Tak, mogę ustawić ule, jak najbardziej mogę ustawić ule. Myślę, że to nawet nie jest taki zły pomysł. Coś się zbagowało, traktor nie chce jechać. Ale gdzie traktor nie chce jechać? Czekajcie, Agro Michałek. Co wy tam zrobiliście z tym traktorem? A, Tosiek, wcześniej pytałeś. Siano, prawie zebrałem, to gdzie je położyć? Wiesz co? Gdzieś na farmie, żeby nam nie zawadzało, gdzieś po prostu połóż pod jakąś, nie wiem, wiatą czy czymkolwiek. Tak, żeby nic nie tarasowało, nie zawadzało. Obojętnie gdzie tam. Proszę, Krzysztof Moderator przyszedł na mutowanko-banowanko, więc uwaga na czacie w takim razie.
Co tam Agro Michałek się wydarzyło? Czekajcie, podejdę tam zobaczyć. Agro Michałek, dasz radę wysiąść z traktora na chwilę? Okej. Co jest? Dobra, włączam go. Ej, no patrzcie, on się nie chce, faktycznie on się nie chce ruszyć, czekajcie. Aha, bo czwarty bieg mu się wrzucił. Minus 4. Faktycznie coś się zbagowało. Dobra, wiecie co? Nie będziemy się tu z nim teraz jakoś bardzo zabawiać. Resetuj. Okej. Idę zobaczyć Fiata. Oj, a co tu się wyrabia? Co tu się wyrabia? A, że na drugim... Nie umiem wjeżdżać. Okej. Okej, ale się korek zrobił. Patrzcie, jaki mamy wspierającego na trzecim poziomie. Witam bardzo serdecznie i dziękuję pięknie za tak hojne wsparcie. Proszę, trzeci poziom wspierania to już naprawdę, naprawdę gruba akcja. Dziękuję pięknie, witamy nowego wspierającego. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. I korek po horyzont, czyli moi drodzy, typowo po polsku, nawet mamy polskie korki normalnie. Najbardziej zakorkowana mapa w farmingu, no patrzcie. Riot potrafi zrobić polską mapę z polskim klimatem i polskimi korkami. Świetnie, a Dawek robi polską stłuczkę razem ze mną. Świetnie, dobra, jadę na farmę, Agro Michałek pojechał. No moi drodzy, to mamy grubego... Nie wiem, czy to nazwać w sumie donata też, no bo to przecież to też jest wspieranie kanału właśnie i to właśnie takie dosłowne. Dziękuję pięknie za bardzo hojne wsparcie. Dostałem kolonia na Xbox One. Tak, kolonia jest już na konsolę, więc każdy z was może sobie pograć w taką farmę, jaką my tutaj robimy. Czy można z nami pograć? Jeżeli tylko będzie wolne miejsce na serwerze, to jak najbardziej. Czy będzie zamiana graczy? Nigdy nie robię zmiany graczy, nie wyrzucam osób na siłę. Jeżeli ktoś wyjdzie, ktoś opuści albo po prostu przestanie grać, to wtedy jak najbardziej. Także trzeba chwilkę poczekać. Więc możecie sobie pooglądać, co dzisiaj tutaj robimy. Następny live prawdopodobnie będzie z dużego gospodarstwa i tam będzie na 16 osób. Kapik, mamy do wyboru dwie rzeczy. Albo będziesz ugniatał pryzmę, bo właśnie jadę zestawem, albo druga opcja jest taka, że bierzesz traktor, przyczepkę ze sklepu albo z innego miejsca i jedziesz wozić, po prostu sieczkę. Więc do wyboru. Pięknie, pięknie wycofane. Naprawdę szanuję. Nie wiem, mam wrażenie, że ten traktor jakoś dziwnie skręca. Takie ja odnoszę wrażenie. Dobra, Kapik bierze przyczepę. No to ja tutaj zostawiam ten traktor, bo jeszcze ugniatać niczego nie trzeba. Także ja tutaj go zostawiam. A sam wsiadam do Zetorka. Nie, na ten Massey Ferguson to faktycznie kozacka sprawa. Czy głęboszem? Możesz, jak najbardziej możesz. Jak najbardziej jest to opcja. Spoko. Możesz głęboszować. Spoko, dobry pomysł. Jadę do sklepu. Prawie urwałem lusterko kolesiowi. No ale okej, mam pytanie, czy jutro będą Ursusy. Ale jak będą? Ursusy już są, więc nie wiem jak ci odpowiedzieć na pytanie, czy jutro będą Ursusy. No jeżeli ich nie skasują, to dalej będą. Na przykład w FS19 na skrzyżowaniach na kolonii były ciągle wypadki. W 22 też były i zostało to przez Riota naprawione. Swoją drogą tutaj też te korki były bardzo duże na tym skrzyżowaniu. Riot mówił o tym w swoim filmie. Pozdrawiam Riota swoją drogą. Riot wrzucił jakoś chyba w czwartek ten film? O, pod koniec tego, powiedzmy w połowie tego tygodnia, na pewno jakoś. Nie pamiętam, czy to była środa, czy czwartek już, ale chyba czwartek. Wrzucił właśnie film o tym, jakie były zmiany na kolonii. No i właśnie między innymi zmienione zostało tutaj dużo w obrębie tego skrzyżowania. Te samochody już jeżdżą inaczej. No i bardzo, bardzo fajnie to wygląda. Agro Michałek, czekasz na przyczepkę. No to powiem ci, że ja już jestem w sklepie, ale chyba ktoś już z jedną przyczepką pojechał. Ktoś tam miał jechać. Natomiast ja już też jadę do ciebie, więc za chwileczkę tam będę. Wiesz, czy będą Ursusy na PS4? Mogę tylko przypuszczać. A kto tu jedzie? Kto tu jedzie? Dobra, ja tu jadę w prawo teraz. Uwaga, Kapik jedzie zielonym Zetorem. Dokładnie, tak jest. Okej, Kapik jedzie po przyczepę do sklepu, a ja już jadę do ciebie z przyczepką, także za jakąś minutkę będę. Czy będą Ursusy na konsolę? Autor tych Ursusów, o których tak dużo się mówiło w ostatnim czasie, powiedział, że
Planuję takie coś zrobić, ale nikt tak naprawdę nie wie, nawet sam autor, kiedy tego typu Ursusy mogą zostać na konsolę wydane, więc jedyną prawidłową odpowiedzią jest, że niestety, ale nie wiem. Także nic więcej tutaj nie pomogę. Dobra, Agro Michałek, jestem. Spróbuję pojechać obok ciebie. Mam nadzieję, że ta rura jest obrotowa. Jest, dobra, jedziemy. Robimy kiszonkę starym Fortschnittem. Jakżeż to fajnie wygląda. Możemy robić młodszymi, możemy robić starszymi maszynami. To naprawdę jest kozackie, ale mam wrażenie, że muszę jechać troszeczkę dalej. Dobra, teraz jest okej. No spoko. Dawek, też możesz, jak nie masz co robić, no bo jak masz, no to świetnie, jak nie masz, to możesz tutaj wziąć jakiś przyrząd, jakąś maszynkę, podobnie jak my. Traktor, przyczepka, przyczepki są w sklepie, no i jedziemy. Dajcie znać w ogóle w komentarzach, jak wam się podoba tego typu live, dlatego że dzisiaj jest mniej osób na serwerze, to jest jedna rzecz, ale druga rzecz jest taka, że jednak jest dużo większy porządek na tym serwerze, mniej jest chaosu, bardziej jednak każdy wie, co ma robić, więc dajcie znać proszę, jak wam się to podoba, bo ja bym jednak widział, żeby w przyszłości były dwa rodzaje live'ów. Jeden live, czyli taki live... Okej, już... No to możesz zebrać te bele, jak na przykład masz chwilę, to możesz zebrać te belki, jeżeli chcesz, chyba że ktoś tam zbiera. Mariusz, proszę. Mariusz, 25 zł. Siemanko, czarny pan, jaka mapa? Siemaneczko Mariusz, dziękuję pięknie za donata, pozdrawiam serdecznie. Mapka to jest Kolonia. Jest dzisiaj o godzinie 16, była premiera tej mapy na konsolę, właściwie to już druga premiera tej mapy, bo pierwsza była na peceta... Jeszcze przed Sylwestrem, albo nawet przed świętami Bożego Narodzenia. Ale ta mapka została zdjęta ze względu na majeranek, który rósł sobie w lesie. No a z racji tego, że teraz już mapka została wydana w drugiej wersji, czyli w wersji 1.1, została wydana również na konsolę, no to mamy możliwość pogrania w nią wszyscy również z konsolowcami, także Kolonia. I mogę wam powiedzieć, że na pewno będzie to jeden z najlepszych modów tego miesiąca. To już wam od razu mogę powiedzieć. Polecam wam tą mapkę, polecam Czarny Pan. Naprawdę to jest super, super sprawa. Właśnie chciałem was zapytać, no bo zdaję sobie sprawę z tego, odnośnie tego live'a, kończąc temat, o którym mówiłem wcześniej. Jest teraz jednak mniej osób, bo gramy w 6 osób, a nie w 16. Ale jest większy porządek. I jestem bardzo ciekawy, czy wam po prostu taki live'ik odpowiada. Jestem ciekawy, bo moja wizja jest taka, że raz na jakiś czas będę robił live'a z dużego gospodarstwa, gdzie po prostu będziemy się bawić, gdzie po prostu nie będziemy jakoś specjalnie zwracać uwagi na pieniądze, tylko po prostu będziemy się bawić, może czasem nawet wydurniać, różne śmieszne rzeczy robić, bo tak ma być. Ale czasami ja to widzę tak, że jednak będziemy robić takiego bardziej poważnego live'a, gdzie będziemy rozwijać jakąś jedną serię, tak jak tutaj, no i z racji tego, że to jest seria, no... Polska, powiedzmy, no to siłą rzeczy nie jestem w stanie tutaj zrobić kilku, nie wiem, 16 graczy, no bo by się zrobił bałagan na 16 osób, byłby bałagan, polski bałagan, a teraz kurde, ta nieszczęsna śwido, nie powiem co, czekajcie, muszę się pozbyć tego dziadostwa, muszę się pozbyć tego chaszcza tutaj, piła łańcuchowa, możesz kapik jechać jak chcesz. Ja muszę się pozbyć tego. Jest! Pozbyłem się. Dobra, ale szybko poszło. Świdośliwa to jest najbardziej upierdliwa roślinka w farmingu. Błażej, wszystko jest w opisie, zapraszam. Także do tej sieczkarni można doczepić. Można, jak najbardziej. Chyba w niedalekiej przyszłości pogram na mapce. Na małe maszyny typu siątka się nada. No, jak najbardziej się nada. Bardzo fajna maszynka. Dobra, jadę w takim razie tutaj. Tutaj to by nawet druga taka sieczkarnia siadła. Dalibyśmy radę na dwie sieczkarnie. Kapik, za chwilę będziesz mógł jechać za mną, bo patrzcie, ja już mam tu 44%, nie jest źle. Będzie troszkę tego. Fajnie. Ten live jest lepszy niż na 16 osób. Właśnie będę was pytał właśnie o to, co wam się bardziej podoba, bo ja jestem ciekawy. Popatrzcie tutaj na to, jak to wygląda. To pole jest takie jakby poprzedzierane jakimiś takimi mokradłami, jakimiś takimi bagnami. To naprawdę prezentuje się świetnie. Szkoda, że w farmingu nie mamy fizyki gleby, bo tutaj można by się było łatwo zakopać. Niestety, ale może kiedyś się doczekamy. Czas pokaże. Jest na to mod. No jest mod na zakupywanie. Powiem wam, że będę niedługo go testował. Może przygotuję nawet na ten temat jakiś osobny odcinek.
Bo to jest ciekawa sprawa, to jest ciekawa sprawa. Dobra, jedziemy, 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 gonimy tą sieczkarnię, używasz go i jest spoko. No właśnie, dzisiaj taki live trochę inny, w polskim stylu, na starszych maszynach, ale niekoniecznie bardzo starych, czyli nie ma tu Ursusów, ale inne fajne stare już jak najbardziej są. Pogromca świdoślub w akcji, tak, to będzie koniecznie typ gracza, który będzie musiał się pojawić chyba w jednym z następnych odcinków typów graczy, pogromca świdośliw, bo to jest najbardziej upierdliwy haszcz, jaki może być normalnie w farmingu. Nie dość, że nie daje ani sztuki drewna, to jeszcze... Agro Michałek się zatrzymał. To jeszcze zawadza, łatwo się od niego popchnąć, daj tempomat na 10. Wiesz co, zaraz dam, bo ja już mam 80%, tak? Dobra, dam ten tempomat na 10. Nienawidzę korzystać z tempomatów w farmingu, ale dobra, dam ten tempomat na 10, jak będę jechał w drugą stronę. Co tam dalej, co tam dalej? Czy zrobię swoją mapę? Ja niestety nie jestem mapmakerem, wybaczcie. Ale no nie. Od robienia map na pewno są inni. Ja po prostu się na tym nie znam. Nie potrafię tego zrobić, po prostu. Nigdy tego nie robiłem, więc nawet nie wiem, czy to jest łatwe, czy trudne. Ale domyślam się, że nie jest to proste i trzeba naprawdę poświęcić dużo czasu. No. Dobra, teraz idzie. Teraz idzie fajnie. Jedziemy sobie. 82% już jest. Ile maksymalnie gospodarstw można zrobić w multiplayerze? Nie wiem, ale my graliśmy na 4. Ale daj 100 złotych czarnemu panu. O, tak, taki donate to byłby naprawdę ogromny. Na 16 osób jest lepiej. No widzicie, jak widać zdania są podzielone, więc zobaczymy. Na pewno zapytam was w ankiecie na ten temat za jakiś czas. Chyba 8 gospodarstw to jest max. Okej, no być może, być może. Jakby co, to ja już mam 95%, więc... Wiesz co, Kapik, wsiadaj, jedź, ja już odjeżdżam, bo ja już jestem prawie pełny. Nie będziemy robić tutaj w połowie przesiadki. A mod Real Mat tylko w pełnym pakiecie zresztą, o, zresztą będę testował. O kurde, ten Zator coś sobie nie może poradzić. Sakę widzę jedzie. Też po przyczepkę jedziesz, Sakę? Chyba tak, chyba jedziesz po przyczepkę. Może... No, super, super. Śmiało, śmiało iść po przyczepkę. Myślę, że ogarnę jeszcze jednego Fortschnita. Tylko go wypożyczę. I zrobimy sobie na dwie rzeczy. Co zrobimy? O. Czarny, bo odłożyłem... Co tam odłożyłeś? A, odłożyłeś siano, co dalej? O, to zaraz wskoczysz, wiesz, co będziesz odwoził albo ugniatał pryzmę. Zaraz będziesz miał kolejne zadanko. Zrób gracza hotelowiec. Ale co miałby robić hotelowiec, powiedzcie mi? Mogę zrobić, tylko co taki gracz ma robić? Oto jest pytanie. Jakoś tu trzeba teraz w tą bramę wjechać i jej nie przestawić. Dobrze, że ona się nie zniszczy. O, patrzcie, mogę sobie tak przejechać. Dobra, nie będę przejeżdżał przez tą wiatę. O kurde. Dobra. To ja wam tu zostawiam. Wysypcie sobie, proszę. A sam idę po drugiego Fortschnita. Pojeżdżę teraz troszkę Fortschnitem. Może wysiądę stąd. Pojeżdżę troszkę drugim Fortschnitem, będzie szybciej. O, ktoś znajdźkę znalazł. Weźmiemy może teraz tego niebieskiego. Tak, z wypożyczalni. Dobra, Fortschnit z wypożyczalni. Jak to brzmi? Szukam tego serwera i nie mogę znaleźć. Najprawdopodobniej dlatego, że masz jakieś filtry złe ustawione. Live na 4 gospodarstwa chyba najlepszy. No właśnie, widać, że tutaj zdania są podzielone i dobrze, bo każdemu będzie się podobało co innego i każdy będzie świetnie się bawił, oczywiście niekoniecznie w tym samym czasie, no ale damy jakoś radę. Mam tylko 5 modów do pobrania, no właśnie, tylko 5. Kiedy będzie seria typy graczy? Myślę, że niebawem będzie kolejny odcinek. Myślę, że już niebawem. A kiedy rogatki na Xbox One? Nigdy. Rogatki stworzył Venturio i spółka, Venturio Pieseł i jeszcze Barley, chyba Barley, jeżeli dobrze pamiętam. Skończyłeś głęboszować, wiesz co? To jak skończyłeś głęboszować... co dalej? To chyba będziesz mógł coś zasiać. Idę kupić jakiś siewnik. Normalnie aż kusiłoby teraz kupić siewnik, żeby było więcej roboty. Jakiś mały siewnik, ale nie, no nie zrobię tak. Siewnik, jakiś fajny siewniczek. 300 koni! 210, 270, co was, kurde, nie, bez jaj. 220 koni, 165 koni, to tylko ten możemy mieć. Tylko ten malutki siewniczek. Dobra, to będzie ten. Tylko ten malutki siewniczek. O! Co ja zrobiłem? Szkoda, że czarny wjechał. Sorry, wiesz co, byłem w sklepie i kupowałem, nawet nie zwróciłem uwagi, że jechałem. Wybacz mi najmocniej, przepraszam, nie chciałem.
Co by tu posiać? Wiesz, co będziesz mógł posiać? A posiej jakiś jęczmień albo pszenicę po prostu. Pszenicę albo jęczmień posiaj. O! Pszenicę albo jęczmień posiej. Siewnik jest w sklepie. Siewnik masz w sklepie i ziarno też masz w sklepie. A my będziemy jechać już na dwie sieczkarnie. Będziemy jechać na dwie sieczkarnie. Super. Tygrys, chyba wiem dlaczego, ponieważ jest porządek. Tak, jest porządek dzisiaj. Będziemy jechać na dwie sieczkarnie, moi drodzy. Mam nadzieję, że dwie sieczkarnie, takie dwie sieczkarnie obok siebie będą działać. Najpierw rozłóż rurę. Kiedy będzie kolejny live? Prawdopodobnie w przyszłym tygodniu. Mam nadzieję, że się uda go zrobić w środę. Fiat mi nie działa. Znowu Fiat nie działa. Znowu Fiat się zepsuł. Znowu Fiat się zepsuł. Wiesz co? To Dawek, zresetuj go sobie. Czekaj, dostaniesz uprawnienia. Masz uprawnienia do resetowania pojazdów. Dobrze. Agro Michałek, chodź z mojej proszę prawej strony. Pojedziemy sobie na dwie sieczkarnie. Agro Michałek uciekł. Gdzie on pojechał? Myślałem, że pojedziesz obok mnie. Co tam się wydarzyło? Dobra, no nic, to jedziemy. Jedzie, dobra. O kurcze. Co tu się wydarzyło? Dobra, jedziemy. Myślałem, że pojedziemy na dwie sieczkarnie, to znaczy, że będziemy jechać obok siebie, ale dobra, nie musimy tak, spoko. Możemy jechać po prostu jeden za drugim. Też jest taka opcja. Da radę dołączyć do was, jak tylko będzie wolne miejsce, to tak, w tej chwili niestety wolnego miejsca nie ma. Czy zrobię serię z mapy, którą tam napisałeś? Zerknę na tą mapę, zobaczymy, czas pokaże. Agro Michałek jedzie w tamtą stronę, ja sobie teraz pojadę już taką nawrotkę. Okej, Agro Michałek tam pojechał, chodźmy tutaj teraz w prawo może. Jajku, ależ ta sieczkarnia jest zwrotna, no ale jak ma... Następna świdośliwa. To jest najbardziej kretyńska roślinka w farmingu. Zdecydowanie. Kiedyś normalnie nagram chyba o niej jakiś film. Ja jestem na konsoli, super. YX, halo, dzień dobry. Ej, no nie sypię, ale co nie sypię? A, to tam, dobrze, to nie do mnie, na szczęście. Kurde, nie dodałem tego dodatku do kiszonek, tego bonsai, czy jak to się tam czyta. Oj, stop. Dobra, to trudno. O, widzę, że Krzysztof w swoim żywiole, bo teraz więcej jest wyciszonych, w sensie skasowanych wiadomości niż tych, które przeszły przez akceptację moderatora. To ciekawe, aż jestem ciekawy, co wy tam piszecie na tym. Ja oglądam live i gram w CSGO. No i to dobrze, nieźle, powiem wam. Dwie rzeczy naraz, robić takie rzeczy. Co siać? Pszenicę albo jęczmień? Wybierz sobie, co chcesz, ale niech to będzie pszenica albo jęczmień. Jedziemy dalej. Fajnie to mieli. O, coś tam było na czacie. Michał, okej, może być jęczmień. Pewnie może być jęczmień. Powiem wam, że naprawdę ta sieczkarnia jest mikroskopijna. Ona jest malutka, ale naprawdę fajnie się nią jeździ. Och, fajnie się nią jeździ. Agro Michałek tam jedzie. A zaraz w sumie skończymy to pole. To jeszcze nam jedno zostanie na dzisiaj. Ale jęczmień też dobry, tak, jęczmień to też jest fajna rzecz. Moi drodzy, zostawiamy łapeczki w górę. Koniecznie zostawiamy łapeczki w górę. Kto tam jeszcze nie zostawił? No, Zetor driftuje, tak, a to jest Zetor z podstawki. To nie jest żaden modzik, tylko to jest po prostu maszynka, która jest normalnie w podstawce. I to też jest taki fajny driftowóz, podobnie jak Mahindra na przykład. Taki fajny driftowozik. Super sprawa. 17 ton to się nie... No w sumie też się nie dziwię. Jak ja bym miał ciągnąć 17 ton, to też bym driftował. Też bym nie mógł złapać przyczepności. Tylko motor lubi. Aha, widzę, że mamy tutaj zapalonego kibica. W jakąś dyscyplinę sportową. Ja gram w FS22 na No Man's Land. Aj, No Man's Land to też jest kozacka mapka. Moi drodzy, mamy prawie 600 łapek w górę i kolejnego donata. Antek City, 1 złoty. Siema Czarny, ja jestem fanem, mam pytanie, czy będę mógł kiedyś zrobić z tobą odcinek? Siema, dzień dobry, dziękuję za donata, a odpowiadając na pytanie, jest seria z widzami, także na Discordzie, w regulaminie jest wszystko opisane, jak można na przykład do nich dołączyć, jak można nagrać ze mną odcinek, natomiast w tej chwili ta seria jest zawieszona, natomiast za jakiś czas prawdopodobnie wrócimy do czegoś takiego, bo nagrywanie z widzami zawsze sprawia mi sporą frajdę, więc... Zawsze jest taka możliwość, natomiast jak to zrobić, wszystko jest zapisane w regulaminie na Discordzie, także polecam tam zajrzeć w wolnej chwili.
czy wyjdzie ktoś z was zaraz. O, to jest, to normalnie często się pojawia takie pytanie, czy ktoś wyjdzie, no właśnie, czy ktoś wyjdzie, 600 łapek, super, czy jutro nie będzie live'a, nie wiem co będzie jutro, dożyjmy do jutra, jak będę miał czas, będę miał możliwość, to może odpalę tego live'ika wieczorem, natomiast dzisiaj nie będę wam go obiecywał, bo nie wiem co mi się jutro tutaj ułoży, nie wiem jak będzie wyglądał jutrzejszy dzień, więc zobaczmy. Dobra, lećmy tutaj dalej. O, już prawie za Gromichałkiem skończyliśmy. Wow, zderzenie, mała stłuczka. Dobra, a Gromichałek weźmie to pewnie. Piątka, o, do, dokładnie. Dobrze, tak, dokładnie piąteczka. Teraz ja to jeszcze przejadę tutaj. Zbiorę resztki kukurydzy. Okej, to jedźcie się panowie wyładować, proszę. I widzimy się na poletku jeszcze jednym. Widzimy się na polu numer... No właśnie. 62? Tak jest. Widzimy się na polu numer 62 w takim razie. Także zapraszam was do wyładowania się i do przejazdu na pole numer 62. Tak, ja nawet połowy nie mam. Okej. Okay. No ale dobra, no wyładujcie się, bo potem będzie szybciej. Czy jutro będzie live? Nie wiem. Na pewno nie będzie przez EN, ale może będzie przez E. Zobaczymy. O, może ja sobie skróta takiego strzelę? Okej. Jaj. Jest. A co, ktoś tam tym zielonym zetorkiem tam się zawiesił chyba? Czekajcie, to może tu w lewo. O, tak. Dobrze. Tygrys, ty lubisz budować, a ja nie bardzo. Zmutowali mnie za oznaczanie. Ciebie zmutowali? Robson, ciebie zmutowali? Za co? Spadam, życzę miłej gry i miłego oglądania. Do zobaczenia, Tygrys. Zapraszamy następnym razem w takim razie. Robson, lecimy po 700 łapek w górę. Właśnie, lecimy teraz po 700 łapeczek w górę. Zobaczmy, jak wygląda ten Fortune ze środka. No, takie trochę spartańskie te warunki, ale fajnie. Fajna maszynka. Czy można dołączyć? Jak tylko będzie miejsce, to tak. Nie wiedziałem, że tu nie można. Nieźle. Na live'a na 16 pewnie uda mi się wbić. No, mam taki zamiar, żeby robić live'y na zmianę, czyli raz będzie to live'ik na 16 osób, a raz będzie to live'ik na mniej, ale będzie to live'ik właśnie taki, jak my tutaj dzisiaj gramy, czyli live'ik, w którym więcej się dzieje, w którym... Znaczy więcej się dzieje, no to jest pojęcie względne, w którym jest większy porządek. O, może by tak. Krystian Okrzesa, widzę, że bardzo byś chciał dostać bana za to, co napisałeś na czacie. Na szczęście inni widzowie nie widzą tego, co ciekawego masz do przekazania. I może to i lepiej. Także cóż. Już. O. No ale na szczęście już więcej nie napiszesz takich komentarzy, więc luz. To znaczy możesz pisać, ale nikt tego nie zobaczy. Kapik. O, Kapik tu przyjechał. Dobrze. To jest chyba to poletko, tak? Będziemy jeździć w tę stronę. Mariusz! Proszę. Mariusz, 25 zł. Skąd można pobrać te sieczkarnie? Skąd można pobrać sieczkarnie? Sieczkarnie można pobrać z ModHuba. Jest ona dostępna zarówno na PC, jak i na konsolę. Bardzo pięknie dziękuję również za pięknego donajcika, który przy okazji wpadł. Chyba zahacza się o drzewo. Kontynuując temat, ta sieczkarnia marki Fortschnitt jest do pobrania w ModHubie. Po prostu wpisz sobie Fortschnitt. Ona będzie wyglądać, zaraz ci pokażę w sklepie, tylko dojadę tutaj do samego końca. O, stop, pokażę jak wygląda ikonka. Jak chcesz, to wiesz, zawsze sobie zatrzymasz sobie. Ikonka wygląda w ten sposób. Zawsze sobie live'a możecie zatrzymać. Tylko do sklepu muszę iść. O, mody i DLC, Fortschnitt. Jak sobie wpiszesz, to znajdziesz taką ikonkę i to jest cały pak właśnie tych wszystkich rzeczy. Pobierasz i się bawisz. Tak to fajnie wygląda. Wiecie co? Muszę sobie okno otworzyć, bo już mi się zrobiło chyba 36 stopni. Poczekajcie sekundkę. Niestety gra w farminga ma to do siebie, że komputer, który stoi obok mnie, wydmuchuje z siebie ogromną ilość ciepłego powietrza. A co za tym idzie, robi się naprawdę, naprawdę gorąco. I to nie za sprawą tego, że tutaj naprawdę dzisiaj dużo się dzieje, tylko za sprawą tego, że po prostu karta grafiki się grzeje. No dobrze. Czy znam Tadzia, bo on kradnie katalizatory, ma piec kaflowy w bloku i schodnika pali szlugi. Ten Tadzio to legenda. Nie, niestety nie znam.
Niestety nie znam Tadzia. Ale może kiedyś poznam. Dobra, chodźmy teraz tu. Okej. W ogóle nie wiem, czy wiecie, ale jak sobie podjedziecie tak sieczkarnią po prostu, to ona jakby w sobie ma taki niewidzialny bufor i potem ta sieczka nie jest marnowana. Tak samo działa to na tych najzwyklejszych w świecie maszynkach, które są po prostu od Giantsa. Po prostu od tych samych, kurde, już się wysłowić nie mogę. Od tych zwykłych sieczkarni, które można normalnie z gry sobie zgarnąć. A kiedy prawie realna seria? Wiecie co, tej prawie realnej serii to już prawie nie oglądacie, więc nie wiem, ale najprawdopodobniej będzie coś ciekawego też w takich klimatach, także zobaczymy. Natomiast do prawie realnej serii na pewno jeszcze wrócę, ale dzisiaj nie powiem wam kiedy. Zobaczymy, czas pokaże. Generalnie odchodzę od takiego sztywnego nagrywania, że na przykład w poniedziałek będzie taka seria, we wtorek inna seria. Raczej będzie to teraz troszkę bardziej wymieszane. Natomiast na kanale informacje znajdziecie właśnie info, co i jak często mniej więcej planuję nagrywać. Także zapoznajcie się proszę z tym, będziecie troszkę więcej wiedzieć. Dobra, damy sobie radę, przejadę tylko. Kiedy kolejny live, bo chciałbym dołączyć. Zobaczymy, kiedy będzie kolejny live'ik. Czas pokaże. Dzisiaj lecimy, jak widzicie, na tej mapce, na kolonii. Podejrzewam, że następnym razem polecimy sobie na innej. Aż tylko zobaczymy. 44 850 subów. Także bardzo znowu dużo nowych osób na kanale mamy. Czemu nie można dać donate Paysafe Card? Dlatego, że niestety nie mam takiej możliwości, żeby ustawić taki donate na Tipli. Po prostu nie mam takiej możliwości, niestety, obecnie. Więc wybacz, ale niestety Paysafe Card nie jest obsługiwane. Niestety. Zmień maszynę, a za chwilę coś tam zmienię. Zobaczymy. Czy ktoś by się chciał ze mną zamienić może? Tak zapytam. Czy ktoś by się chciał... O, Tosiek chce się zamienić. Dobrze, no to świetnie. Tosiek był pierwszy. To proszę, Koście. A widzę, że ktoś tam jeszcze inny się zamienił. Nie, Tosiek, dobra. No to dobrze, to ja pojadę w takim razie. Tu mamy 65%. To spoko, to skosimy to poletko jeszcze dzisiaj. Skosimy to poletko, naprawdę fajnie to wygląda. Będzie troszkę kiczonki, nasze krówki będą miały co jeść. Na następnym odcinku będziemy je karmić czymś fajnym, na pewno. Bo będzie słoma, będzie sianko. Muszę w ogóle przejechać na gospodarstwo, zobaczyć jak to wygląda, zrobimy TMR. Będzie słoma, będzie wszystko po prostu. Krówki będą w siódmym niebie następnym razem. Tak. Kiedy kolejny live to już było? To już było. Czy dzisiaj będą wióry? Nie, wiórów dzisiaj nie będzie. Dziś wiórów nie będzie. Niestety nie będzie wiórów. Ale może, być może następnym razem zarobimy sobie troszkę, dlatego że nie będę tu ani dodawał hajsu, ani robił żadnych takich cudów. Po prostu zamierzamy tutaj zarabiać w legalny sposób. Ale zobaczmy, ile te wióry mogą kosztować, mogą być drogie. Tutaj wióry się opłacają, więc podejrzewam, że kiedyś zrobimy sobie akcję z wiórami, przynajmniej przez chwilę. Może być ciekawie. Czy mogę kiedyś wystąpić na odcinku? Wiecie co, był już donate w tej sprawie, więc polecam po prostu przewinąć sobie, myślę, tego live'a tak 10 minut do tyłu. Wyjaśniłem wszystko, w skrócie wszystko jest napisane na Discordzie w regulaminie, także polecam do niego sobie zerknąć w wolnej chwili. Siema, właśnie dałem suba, a oglądam od ponad miesiąca. Super, dziękuję pięknie, bardzo mnie to cieszy. A Grom Michałek, czy my się zablokowaliśmy? A, nie z tej strony. Właśnie, tak, racja, bo jadę posionym, no właśnie. Tak, racja, tylko że teraz mam 90%. Momencik, muszę się odwrócić. Jadę się wypróżnić. Dobra, i podjedź proszę, jak robi Michałek, zaraz przejadę na drugą stronę. Jadę się wypróżnić, dobry tekst. Jak zasiałem, to co robić? Wiesz co, jak zasiałeś... To możesz wziąć głębosz, wiem, że to jest nudne, ale możesz wziąć głębosz i pojechać na pole, które było po kukurydzy. I to było gdzieś, to była dziesiątka chyba, zaraz zobaczę co to było, bo nie pamiętam. Tak, dziesiątka, oto, dobrą mam pamięć, kurde, patrzcie jaką mam pamięć. Już zobaczę, ale wieje. Tak, to była dziesiątka, także teraz będziemy dziesiątkę ogarniać. Tylko tam zasiejemy coś innego, więc na razie tylko jakiś głębosz puśćmy, a potem coś innego. Dobra, ja mam 97%, więc za momencik, już za momencik będzie można tutaj podjechać z kolejną przyczepką. Tosiek, możesz podjechać jakbyś mógł. Kolejna przyczepka tam już sobie stoi z niebieskim traktorkiem. Dobra, stop, mam już pełną.
więc jadę się wypróżnić. Tak jak to tutaj, ła kurde, jak to driftuje śmiesznie, jadę się wypróżnić. Dobry test, dobry, podoba mi się ten tekst, ła kurcze, ale ciężko będzie opanować tą maszynę. Juhu, i w drzewo. Niedobrze, niedobrze, niedobrze. Dobra, muszę cofnąć. Jak w ogóle nawigować na gospodarstwo? Prosto, prosto. I prosto, cały czas prosto. Jakie zaczynam wypróżnianie. Dobra, zaraz jadę zobaczyć, jak to u ciebie wygląda. Aha, czekajcie, bo tu tempomat jest jakiś taki dziwny. Muszę sobie go zrobić. Zaczynam wypróżnianie. Dobry tekst, dobry tekst. Co powiesz na kolejny PGR? Jak zrobisz, chętnie go przygarnę. Możesz tutaj zaprezentować coś ciekawego, fajnego na odcinku z serii Wbijam na chatę. Jeśli chodzi o tą serię, to jutro będzie kolejny odcinek najprawdopodobniej i zobaczycie aż dwa gospodarstwa. Tak, możesz zbierać belki słomy, jak najbardziej możesz to robić, więc mam w planach jutro pokazać dwa wasze gospodarstwa, aż dwa wasze gospodarstwa. Kurczę, wiecie co, tak się zastanawiam. Wow, bum, 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 zrobiło się bum, niestety. Dobrze, będę musiał teraz tu cofnąć. I tak sobie myślę. Tak, bele słomy by się przydały. A gdzie mamy bele siana? Powiedzcie mi, gdzie są te bele siana w końcu? Bo ja ich nie widzę. Czy jest jakiś traktor z turem wolny? Chyba nie. A, w garażu są belki. Okej, dobrze. Zbanowałeś mi kolegę Krystiana. To znaczy, że kolega Krystian musiał bardzo złamać regulamin, skoro został bana. Sakę, podjedziesz troszkę do przodu? Wiecie co? Wy tam jeszcze zbierajcie tą sieczkę, a ja idę zobaczyć. Może podjadę troszkę. Dobra, wyładujemy się. Jakoś się wyładujemy, jakoś będzie. Siemanko z Dolnego Śląska. Pozdro, pozdro. Pozdrawiam Dolny Śląsk. O, tak, tak lepiej. Czy robię live z mapy No Man's Land do 10 osób? Raczej nie będzie z mapy No Man's Land, ale zrobimy go niedługo z dużej amerykańskiej mapy z Michigan 4X. Takie coś zrobimy. Ktoś na walentynki wysłał do mojego kolegi. Kocham cię, bo jesteś... No, czy będziesz nagrywał w CSGO? Okej. Ciekawie. Dobrze, ja idę zobaczyć szybko jedną rzecz. Czy te belki, które tutaj już są, one dojrzały? Kiszonka. Juhu, no to jedziemy. To jedziemy. To jeszcze jedną rzecz dzisiaj zrobimy. To jeszcze zrobimy dzisiaj jedną rzecz. Ekstra rzecz. Będę potrzebował kogoś z turem do wideł z belami. O. A powiedzcie mi, gdzie są bele siana? Bo kurde, ja ich nie widzę. Gdzie są bele siana? Gdzie są bele siana? W garażu. Dobra, to drugi raz już mi ktoś mówi. O, mamma mia, kto to tak naukładał? Jaj! Ładne to. Ładnie to naukładane. Podziwiam. Podziwiam i szanuję, że tak ładnie można. Dobrze. No to ja spróbuję tutaj cofnąć. Spróbuję cofnąć tą przyczepką. Może mi się uda. Może mi się uda. O, idzie. Trafiam w drzwi. Ta przyczepka jest za wysoka. Dobra, To się nie uda. Gdzie by tą przyczepkę zostawić? Może tu ją zostawię. O, tu jest, tu ją zostawię. Kurde, w realu naprawdę idzie mi cofanie samochodem raczej dobrze. Może myślę, że nawet z przyczepą nie byłoby tak tragicznie. Ale w grze to już wcale takie proste nie jest. Dobra, cofniemy. Ale w sumie dobrze mi wyszło. Tu sobie zostawię tą przyczepkę na gospie. Kurde, ciasne to gospo, jak nie powiem co. No ale dobra. Ma takie być, jest piękne, mocy nie ma, co tam mocy nie ma. Ja jadę do sklepu po jeszcze jedną maszynkę, dlatego że mam zamiar jeszcze nakarmić dzisiaj krowy. Tylko jedna rzecz, jedna ważna rzecz. Ile mnie to będzie kosztować? Zwierzęta. To nie, 100 koni mechanicznych, dobrze. Silo King. Faresin, 24, 22, dobra, jedziemy do sklepu. Moi drodzy, będę potrzebował jedną osobę, która naładuje do mnie kilka bel. Kilka belek. Czyli potrzebuję kogoś, kto obsługuje tura z widłami. A może gra Satisfactory, a Robson? O czym jest ta gra, jakbyś mi mógł powiedzieć? O czym jest ta gra? Bardzo jestem ciekawy, co to jest. Czemu mi nie pokazuje swojego save'a? Prawdopodobnie dlatego, że niestety, ale... Masz coś źle ustawione w filtrach.
Czy będę nagrywał CSGO? Nie, nie będę nagrywał CSGO. Witam, witam, dzień dobry. Czy będę nagrywał CSGO? Mówiłem, nie. Do której live? Jeszcze chwileczkę. Wow, ale wymusiłem na nim pierwszeństwo. Dobrze, że przyhamował, bo byśmy mieli tutaj wypadek. W opisie masz, dokładnie, dokładnie tak. Idziemy, idziemy, idziemy. Ogarnąć zwierzęta. Silo King. Zmieńmy sobie to na jakąś inną rejestrację. O, czarny pan. Okej. To trzeba kupić. Kupione. Czy kiedyś nagrasz coś z Brączek z resztą chłopaków? Nie wiem, zobaczymy. Czy do 22 przedłużę live? Aż tak długo na pewno nie. Nie ma szans niestety dzisiaj. Ale no jak widzicie, gramy troszkę dłużej niż planowałem, więc zobaczymy. Pytanie z serii. Jestem głupi, zadaj mi pytanie? Nie, no bez przesady. Ja nie uważam, żeby ktoś był głupi, bez przesady. Nie będziemy się bawić w takie rzeczy. Ej, czy będę nagrywał CSGO? Nie. Zobacz. A no co mam zobaczyć? Oj, czekajcie, tu w prawo. Jak się nazywa gra? Satisfactory. Czekajcie, zapiszę sobie to na telefonie. Bartosz Romański, masz w opisie. Masz w opisie info, poszukaj, spróbuj. Już. Satisfactory. Okej. Okay. Już może wiecie, dlaczego w realu nie należy jechać autem i pisać SMS-a. Bo na telefonie sobie zapisałem i wjechałem w słupa. Nie róbcie tak, nie róbcie tak. Muszę iść spać, dobranoc, dobranoc, dobranoc. Trzymaj się, fajnie, że wpadłeś. Dobra, zrobimy jeszcze jedzonko dla krówek. Zrobimy jedzonko dla krówek, bo to trochę wstyd, żeby krowy były niepojedzone u mnie na farmie. Kapik, nadjeżdżam, jeżeli możesz, to... Teraz tak. To ma 22 tysiące. 22 tysiące. 6. 6. Okej. Okay. Potrzebuję w takim razie... Czego potrzebuję? Jak tam będzie? Jak tam wjechać tylko? Dobra. Kto ma ciągnik z turem? Okej, okay, Sakę musisz oddać ciągnik z turem. Kapik wskoczy. I teraz tak. Znaczy ja mam ciągnik z turem bez tura. O. Wiecie co, jakbyście mogli troszkę poustawiać te maszyny jakoś, to naprawdę byłbym bardzo wdzięczny, jakby tak to tak fajniej wyglądało tutaj. Także bardzo proszę, kto tam już nie ma co robić, to żeby tak jakoś poukładał te maszyny. Wiecie, gdzie je możecie poukładać? Poukładajcie je wzdłuż silosa na kiszonkę z drugiej strony, czyli od strony pola ze słomą. O, tak będzie najlepiej. Super. I teraz tak, potrzebuję na pewno... Zadaj mi trudne pytanko albo unsub. Czekaj. Zaraz wymyślę jakieś trudne pytanie. Zaraz wymyślę jakieś trudne pytanie. Do czego służy HDMI? No. Dobra, Kapik, będziesz ładował. A czekaj, czekaj, bo to chyba trzeba jeszcze. Czekaj, bo to chyba trzeba jeszcze rozciąć. Momencik. Już? Rozcinamy, tak, bo teraz się to rozcina na te mniejsze kawałki. Okej, okay. To teraz tak. Kiszonki będę potrzebował prawdopodobnie dwie bele, bo to jest 3,5 tysiąca litrów. Nawet trzy by pewnie weszły, ale kiszonki nie mamy za dużo. Okej, okay. Mamy jedną. Kiszonki, dobra. To jeszcze jedną poproszę kiszonki. Jeszcze jedną poproszę kiszonki, robimy TMR, robimy TMR. Dobra, zobaczymy jak to wyjdzie. Zobaczymy jak to wyjdzie. W jakie gry lubisz... w jakie gry lubi... Kurde. W jakie gry lubisz grać i czy będzie live z tych gier? Coś załamać i jakiś łamacz językowy z tego wyszedł. Zapraszam was do zostawienia suba z dzwoneczkiem oczywiście. W te gry, w które gram? Te gry. W to co gram, to też robię z tego live'a. O, mniej więcej. Więc na przykład ostatnio grałem w Rafta, była seria z Rafta. Dobra, Kapik, teraz bym poprosił 31%, 31%, jedną belę słomy. Jedną belę słomy poproszę. Chodźmy na pole w takim razie, podjadę na pole z drugiej strony. Czekajcie, zrobię małą nawrotkę, bo ja nie chcę tu mieć 100% tego,
O, możesz nawozić pole, jak najbardziej, ale zamieszanie, ja wiem, czy zamieszanie? Zamieszanie to zwykle jest na innych live'ach tutaj. Pojedziemy na... O, właśnie, no. Bardzo dobrze, chodźmy kapik, weźmy w takim razie jedną belę słomy. Tutaj jest belka słomy. O, pięknie, pięknie ustawiacie te maszynki, dokładnie, dokładnie o to chodzi. Belka słomy jak najbardziej, weźmy sobie co nieco. Satisfactory, eksploracja obcej planety, budowanie fabryk. Wow, to już mi się może podobać, Zerknę na tą grę. Kiedy raft? Nie wiem, ale jeszcze kiedyś będzie. Ej, odpal. A co, Tosiek, chcesz, żebym uruchomił rzeźnię? No, nie wiem, jeszcze... O, tak, no wskoczył tam do tego. No, to będziemy... To cię przerobią na kiełbaski. Albo na plasterki. Jej, kapik, wypadło ci. Niestety, wypadło ci. Pobierz sobie jakieś Ursusy z ciężkiej serii. Jakbyś chciał spoko mody, to polecam serię Top 10 modów tygodnia u Herosa. Nie reklamuję nikogo, ale piszę, żebyś wiedział. Dziękuję. Top 10 modów u Herosa jak najbardziej znam tą serię. Natomiast dla krów kiełbasa. No, to będą te mięsożerne krowy. Natomiast jeśli chodzi o Ursusy, problem polega na tym, że dzisiaj można zagrać na konsoli, więc... Nie ma jeszcze Ursusów na konsolę, a to jest problem, niestety. Dobra, ustawmy się z tej strony. Kapik wrzuca po raz trzeci, do trzech razy sztuka. No i wrzucił. Chodźmy po sianko w takim razie. No, jak widzicie, trochę się proporcje popsuły. Mamy 53, dobra, kapik jedź proszę pierwszy. Jak teraz będą dobre proporcje, to ja już to pojadę krówką naszym wyładować. Dawek jedzie, ale może mnie jakoś przepuści. W ogóle zastanawiam się, czy ja będę w stanie tam jakoś dojechać do tych krówek, bo ta obora jest taka, jakby to nazwać, no taka mała i ciasna. Czy u mnie wieje? Tak, u mnie też wieje, jak najbardziej. Satisfactory to super gra, polecam jako wieloosobowa. Okej, dobra, napisałeś odpowiedź na pytanie. Agro koledzy, gdzie tam napisałeś odpowiedź na koledze? Myśka Maryśka, kiedy raft to już było? HDMI do połączenia PS5 z telewizorem. No, mniej więcej, powiedzmy, że mogę uznać taką odpowiedź. Oj, dobra. Kapik, wyjedzie tamtą stroną, czy nie? W ogóle, jak tu wjechać, bo tam jest tak ciasno. Może się uda, że ja tam będę cofnął, czy ja tam cofnę. Dobra, oj, sorry kapik, że ja tak podjechałem. Tyłem. Dobra, podjadę tyłem w takim razie. Uda się. Co sądzicie o mapie PGR Osiek? Nie grałem, nie wiem, także nie wypowiem się na temat. Dawek, jakbyś mógł, to pozamykaj te drzwi, które tutaj są do garażu, ponieważ będę musiał wjechać do zwierząt. A to nie będzie takie chyba proste. Dobra, tylko jeszcze sianko, jak to wygląda? Czy będzie dobra proporcja? Nie, jeszcze jedna bela. Czego? Czekajcie. Chyba tego. Siana. Jeszcze jedna bela siana. A gdzie najlepiej kupić FS22? Najlepiej to z mojego linku, który znajdziesz w opisie, bo wtedy jeszcze wspierasz kanał, nie wydając dodatkowo pieniędzy. Okej, okay. Ja muszę już iść spać. Dobranoc. Trzymaj się w takim razie, fajnie, że byłeś. Zobacz sobie satysfaktory. Zobaczę sobie w takim razie satysfaktory. Może coś ciekawego, może coś fajnego. Widzicie, polecajcie mi coś fajnego. Tak, HDMI, PC do monitora. To jest dobra odpowiedź. Kurde, te widły do gnoju byłyby lepsze normalnie. Tak mi się wydaje, do podnoszenia tych całych belek. I uwaga, już proporcja jest dobra. Nawet bym powiedział, że proporcja jest bardzo dobra. Dużo siana poszło. No, i teraz najtrudniejsze zadanie przede mną. Muszę tam wycofać. Kierunek wyładunku lewa to jest ok. Cofam. Zróbcie mi za czujnik, czujnik parkowania mi zróbcie normalnie. Pik. Tak, pip. Czekajcie, wiecie co? Chyba muszę troszkę do przodu, bo ciężko mi się tu będzie złożyć. Tak, pik. Zaraz będzie boom. Kurde, nie, muszę podjechać w ten sposób.
Tym zatorkiem trzeba troszkę będzie cofnąć, niestety. Dobra. Ej, co tam dalej, co tam dalej? Czy znasz żuczka gnojarza? Oj, nie wiem do końca, o co chodzi. Dobra, cofamy, cofamy, cofamy. Czekajcie, troszkę teraz do przodu. Tak, czarny pan cofa, normalnie. Kurde, to jest naprawdę jakaś masakra, żeby tu wjechać. Kto to zaprojektował takie coś? Znaczy, ja wiem, kto zaprojektował, tak. Okej, okay, trochę, no tu jest okej, okay, ale to jest kozackie, żeby w takie ciasne... Ej, czy ja się zmieszczę tutaj? Dobra, zmieściłem się, na wysokość jest okej, okay. Na wysokość jest okej, okay, chociaż normalnie na centymetry, dobra, zmieściłem się. I teraz, jest, wjechałem tu, kurde. Wjechałem, mistrzostwa świata, normalnie, czarny pan wjechał. Okej, okay, udało się, wjechałem jakimś cudem, bardzo mnie to cieszy. Tak, klap, klask, pik. O, dokładnie, bo wjechałem w ścianę przy okazji, przestawiłem ścianę. No i teraz mam nadzieję, że tego jedzenia dla krów wystarczy na najbliższe pół roku. Aha. Czyli rozumiem, że ja co dwa dni będę musiał cofać do tej zagrody. Dobra, no to świetnie. Moi drodzy, zróbmy sobie tutaj pod tym zatorkiem pamiątkowe zdjęcie z dzisiejszego live'a, bo było naprawdę, naprawdę fajnie. Słomę dorzucimy już następnym razem. Krowy mają co jeść. Wygląda to naprawdę fajnie, więc na dzisiaj bardzo, bardzo pięknie wam dziękuję. Super. Czarny cofa, a widzowie odpoczywają. No, można tak powiedzieć. Tosiek wskoczył, Dawek, schodź troszkę bliżej, żebym cię też tutaj widział. Dobra, jest okej. Okay. Wskakujcie. Sake. Naprawdę fajna, zgrana ekipa dzisiaj była. Doskonale się grało. Robimy sobie zdjęcie pamiątkowe. Okej, okay, wrzucam go na zdjęcia z live. No i cóż, słyszymy się jutro w normalnym odcinku, w niedzielę w kolejnym normalnym odcinku, w kolejnych dniach, w kolejnych normalnych odcinkach i pewnie w przyszłą środę na live'ie. Także trzymajcie się, no i do zobaczenia w kolejnych filmach. Dobrej nocy wam wszystkim, cześć!